Będziemy zaczynać. Na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 15 ZZX ustawy 1 i 2 z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Otwieram drugą sesję Rady Miejskiej w Lubawce. Informuję, że druga sesja Rady Miejskiej w Lubawce odbywa się w trybie zdalnym. Jest prowadzona z sali posiedzeń w Urzędzie Miasta w Lubawce w formie wideokonferencji. Obrady są transmitowane online. Szanowni Państwo, po wyczytaniu nazwiska każdego radnego proszę o potwierdzenie swojej obecności. Michał Ołdak, jestem obecny, wiceprzewodnicząca. Dzień dobry, jestem obecna. Izabela Stawarz-Lubiak, dziękuję. Radna Elżbieta Chrapek. Dzień dobry, obecna. Dzień dobry, witamy. Radny Rafał Czura. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Radna Ewa Garbień. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry, witamy. Radny Mariusz Głód. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry, witamy. Radny Krzysztof Jawor. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry, witamy. Radny Wiesław Król. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry, witamy. Radny Oskar Najdek. Jestem, dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Radna Aldona Ochmańska. Dzień dobry wszystkim, obecna. Dzień dobry, witamy. Radny Leszek Osmolak. Dzień dobry, obecny. Dzień dobry, witamy. Radny Andrzej Ptaszkowski. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry, witamy. Radny Marek Szota. Dzień dobry wszystkim Państwu, jestem obecny. Dzień dobry, witamy. Radny Piotr Wiktorowski jest nieobecny, niepodłączony, przebywa na zwolnieniu chorobowym. Radny Mariusz Brzyzny. Dzień dobry wszystkim, jestem obecny. 14, tak? No jeszcze proszę Pani Wiceprzewodnicząca, niebieskim. Niebieskim potwierdzenie swojej obecności. Na podstawie potwierdzenia swojej obecności po imiennym wyczytaniu wszystkich Państwa radnych stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum, które pozwala nam na podejmowanie prawomocnych uchwał. Witam serdecznie jeszcze raz wszystkich Państwa radnych, gospodarzy dzisiejszej sesji. Witam Pana zastępcę burmistrza, witam Panią mecenas, witam wszystkich kierowników, którzy są podłączeni do obrad sesji zdalnej, jak również witam wszystkich mieszkańców śledzących, oglądających nasze obrady. Informuję, Szanowni Państwo, że wszystkie głosowania odbędą się po imiennym wyczytaniu każdego z Państwa radnych. Każdy z Państwa radnych określa się, czy głosuje za, przeciw, czy wstrzymuje się od głosu. Informuję również, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr 1 Rzymskiej łamane na 113 łamane na 20 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru sekretarza obrad Rady Miejskiej na kadencję 2018-2023 została wybrana wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej pani Izabela Stawarz-Lubiak. Informuję również, że protokoły z 15 sesji Rady Miejskiej z grudnia 2020 roku oraz pierwszej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 21 stycznia 2021 roku wyłożone były w biurze Rady. Każdy radny przed sesją ma możliwość zapoznania się z treścią protokołu i do protokołu wnieść swoje uwagi. Radni do rozpoczęcia sesji uwag nie wnieśli. Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła wyżej wymienione protokoły. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu drugiego porządku obrad. Są to informacje o wprowadzonych do porządku obrad autopoprawkach. Czy ktoś z Państwa radnych składa jakiś wniosek dotyczący porządku obrad? Proszę bardzo, radny pan Mariusz Głód. Szanowny panie przewodniczący, szanowni koledzy, w związku z wątpliwościami, jakie mieliśmy podczas wspólnych komisji, wnoszę o ściągnięcie z porządku obrad punktu 7.15 wprowadzenie zmian w budżecie gminy Lubawka na rok 2021. Składam wniosek formalny w imieniu Klubu Solidarni. O ściągnięcie, panie radny, z porządku obrad punktu 7.15, punktu 7, tak? Podpunkt 15.
wprowadzenie zmian w budżecie gminy Lubawka na rok 2021. Dobrze, szanowni państwo, zarządzam w takim razie 5 minut przerwy. Przygotujemy wniosek do głosowania wniosku zgłoszonego przez pana radnego Mariusza Błoda. Zapraszam wszystkich państwa radnych, mamy już gotowy wniosek. Zapraszam jeszcze radnego pana Wiesława, pana Andrzeja, pana Marka. Jeszcze radny pan Wiesław Król, czy mnie słyszy? Panie Wiesławie. Jestem, przepraszam. Nic nie szkodzi, troszkę szybciej nam się udało tutaj panu Bobowi sporządzić wniosek, także troszkę szybciej. No byłem na podsłuchu, ale miałem telefon jakiś tam. No ale nie widzę pana, panie Wieśku. Teraz jest idealnie. Dobrze, wznawiamy obrady, szanowni państwo. Będziemy głosować, szanowni państwo, nad wnioskiem formalnym o zdjęcie z porządku obrad punktu 7 podpunkt 15 dotyczącego uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubawka na rok 2021. Michał Ołdak, jestem za. Wiceprzewodnicząca Izabela Stawarz-Lubiak. Jestem za. Radna Elżbieta Chrapek. Wstrzymuję się. Radny Rafał Czura. Jestem za. Radna Ewa Garbień. Pani Ewo, nie słyszałem. Jeszcze raz, teraz. Jestem za. Dziękuję. Radny Mariusz But. Jestem za. Radny Krzysztof Jawor. Jestem za. Radny Wiesław Król. Jestem za. Radny Oskar Najdek. Jestem za.
Radna Aldona Ochmańska. Jestem za. Radny Leszek Osmolak. Jestem za. Radny Andrzej Ptaszkowski. Jestem za. Radny Marek Szota. Za. Za, tak? Za. Jestem za. Tak. Dziękuję. Radny Piotr Witorowski nieobecny, niepodłączony. Radny Mariusz Brzyzny. Jestem za. Stwierdzam, że Rada Miejska 13 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się przyjęła wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 7 podpunkt 15. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś wnioski dotyczące porządku obrad? Nie widzę. Pozwólcie Państwo, że zapoznam Państwa z porządkiem obrad po wprowadzonych zmianach. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, informacje o prowadzonych do porządku obrad autopoprawkach. Punkt trzeci, interpelacje i zapytania radnych. Punkt czwarty, sprawozdanie burmistrza o pracy między sesjami. Punkt czwarty, plan dotyczący koncepcji budowy nowego przedszkola na terenie miasta Lubawki oraz stan techniczny obecnych budynków. Punkt szósty, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt siódmy, dyskusja nad projektem uchwały oraz przyjęcie uchwały w sprawie. Punkt siódmy, podpunkt pierwszy. Przyjęcie gminnego programu wspierania rodziny dla gminy Lubawka na lata 2021-2023. Punkt siódmy, podpunkt drugi. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Punkt siódmy, podpunkt trzeci. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej. Punkt siódmy, podpunkt czwarty. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej. Punkt siódmy, podpunkt piąty. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej. Punkt siódmy, podpunkt szósty. Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej. Punkt siódmy, podpunkt siódmy. Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej. Punkt siódmy, podpunkt ósmy. Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej. Punkt siódmy, podpunkt dziewiąty. Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej. Punkt siódmy, podpunkt dziesiąty. Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej. Punkt siódmy, podpunkt jedenasty. Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej. Punkt siódmy, podpunkt dwunasty. Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej. Punkt siódmy, podpunkt trzynasty. Ustalenia dofinansowania Fondu Doskonalenia Zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których gmina Lubawka jest organem prowadzącym na rok 2021. Punkt siódmy, podpunkt czternasty. Zmiany uchwały nr 12 rzymskie łamane na 186 łamane na 20 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Punkt ósmy, wolne wnioski i informacje. Punkt dziewiąty, zamknięcie obrad drugiej sesji Rady Miejskiej w Lubawce. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do przyjęcia porządku obrad. Odczytam, Szanowni Państwo, każdego imię i nazwisko. Proszę o określenie się, czy jesteście Państwo za, czy się wstrzymujecie. Michał Ołdak, jestem za. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej. Jestem za. Radna Elżbieta Chrapek. Jestem za. Dziękuję. Radny Rafał Czura. Jestem za. Radna Ewa Garbień. Jestem za. Dziękuję. Radny Mariusz Głód. Jestem za. Radny Krzysztof Jawor. Jestem za. Radny Wiesław Król. Jestem za. Radny Oskar Najdek. Jestem za. Radna Aldona Wmańska. Jestem za. Radny Leszek Osmolak. Jestem za. Radny Andrzej Ptaszkowski. Jestem za. Radny Marek Szota. Jestem za. Radny Piotr Wiktorowski nieobecny. Radny Mariusz Brzyzny. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Miejska 14 głosami za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się przyjęła porządek obrad po zmianach. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu następnego porządku obrad. Są to interpelacje i zapytania radnych. Pozwolicie Państwo, że jako pierwszy zadam pytania. Pierwsze pytanie, nawiązując do mojego zapytania z dnia 26.11.2020 roku i udzielonej odpowiedzi sygnowanej numerem IGKIP 1.30.3.7.2020 dotyczące trzeciej realizacji projektu pod nazwą Łączy nas Bóg, gdzie powstaje oferta turystyczno-rekreacyjna, której termin realizacji robót budowlanych jest przedstawiony do 17 stycznia
2021 roku. Proszę o udzielenie informacji, czy zadanie zostało zakończone. Jeżeli nie zostało, proszę o informację, czy został przesunięty wykonawcy termin realizacji oraz czy w związku z tym nie jest zagrożona dotacja środków zewnętrznych na wyżej wymienioną inwestycję. Pytanie drugie. W związku z planowanym remontem ulicy Przyjaciół Żołnierza w Lubawce w formie zaprojektuj i wybuduj, zwracam się z prośbą w imieniu mieszkańców oraz radnych o wgląd do dokumentacji projektowej przed zatwierdzeniem projektu przez zamawiającego. Zgodnie z umową wykonawca ma 150 dni od podpisania umowy na zrobienie projektu i dostarczenie go w wersji papierowej i elektronicznej do zamawiającego, który z kolei ma 10 dni na zaopiniowanie dostarczonego projektu i wniesienie ewentualnych uwag. Inwestycja będzie kosztować prawie 2 miliony i nie będzie to jedna z większych inwestycji naszej gminy. W związku z tym mieszkańcy tej ulicy oraz Lubawki powinni się z nim zapoznać i zgłosić ewentualne uwagi. Najlepszym rozwiązaniem byłaby publikacja dostarczonego projektu na stronie urzędu z podaniem 5-dniowego terminu na zgłoszenie ewentualnych uwag i poprawek przez mieszkańców. Po tym terminie, jeżeli mieszkańcy oraz zamawiający, to jest Urząd Miasta Lubawka, nie zgłoszą uwag, projekt będzie mógł trafić do realizacji. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych niedomówień i wątpliwości, jakie radni mieli na sesji w dniu 21 grudnia 2020 roku. Proszę również o niezwłoczne wysłanie po otrzymaniu przez zamawiającego dokumentacji projektowej od wykonawcy na e-maile radnych w wersji elektronicznej, by radni mogli się zapoznać z projektem i zgłosić ewentualne uwagi. Pytanie trzecie. Czy gmina Lubawka w związku z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych mającym na celu wsparcie dla samorządów gmin górskich złoży wniosek na budowę infrastruktury naśnieżania stoku narciarskiego? Pomoc finansowa ma być dostępna w dwóch instrumentach na łączną kwotę około 1 miliarda złotych. Uważam, że należałoby skorzystać z drugiego instrumentu wsparcia, a to jest sfinansowanie inwestycji w gminie, ponieważ dotyczy ona budowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury turystycznej oraz komunalnej niezbędnej do świadczenia i rozwoju usług turystycznych. Gdy z powiatu gminy z powiatu kamiennogórskiego za chwilę zakwalifikowały się wszystkie jako górskie, a maksymalny limit dla każdej z gmin to 8 milionów. Jest to niepowtarzalna szansa dla naszego stoku, aby doprowadzić go do dzisiejszych standardów, a tym samym podnieść atrakcyjność naszej gminy i umożliwić mieszkańcom, jak i turystom korzystanie z białego szaleństwa, nawet gdy nie ma wystarczających opadów śniegu. Jeszcze mam jedno pytanie, ponieważ otrzymałem sygnały od mieszkańców, więc zwracam się z prośbą o interwencję u zarządców chodników przy ulicach Kamiennogórskiej oraz ulicy Karkonoskiej w związku z utrzymaniem ich po opadach śniegu. Chodniki nie były na bieżąco odśnieżane, zalegała na nich warstwa śniegu, która nie pozwalała pieszym na przemieszczanie się w bezpieczny sposób. Natomiast przejazd wózka z dzieckiem był niemalże niemożliwy. Tutaj również do zapytania dołączam zdjęcia, jaki był stan faktyczny po opadach śniegu. Bardzo proszę, Szanowni Państwo, kto z Państwa ma jakieś zapytania? Proszę bardzo, radna Aldona Ochmańska. Ja złożyłam zapytanie w poniedziałek. Nie ma? Jest. Może Pani go odczytać? Ma Pani go przed sobą? No właśnie, że mam na drugim komputerze, a tamtego nie mam tutaj. Dobrze, to tutaj wiceprzewodniczący odczyta Pani zapytanie. Dobrze, bardzo proszę. Dziękuję. Dobrze, bardzo. Formularz interpelacji Aldona Ochmańska. Treść interpelacji. Pierwsze. Mieszkańcy Jarkowic proszą o wykonanie progów spowalniających przy budynkach numer 2 i numer 159. Uzasadnienie. W przypadku pierwszego budynku droga obok niego jest z góry i jadące samochody mocno się rozpędzają. W ubiegłym roku doszłoby do tragicznego wypadku, gdyby wychodzący z posesji ojciec z dzieckiem nie cofnął dziecka w porę. W przypadku numer 159 jadące samochody ze Srebrnego Potoku rozpędzają się. Wyjazd z posesji 159 jest niewidoczny dla kierujących. Duża prędkość często jest ogromnym zagrożeniem dla wyjeżdżających z tej posesji. 2. Mieszkańcy Jarkowic proszą o wyremontowanie przystanku autobusowego w Jarkowicach naprzeciw byłych zakładów Pollena. Uzasadnienie. Przystanek ten jest niezbędny mieszkańcom wsi w celu bezpiecznego czekania na autobus. 3. Mieszkańcy Jarkowic proszą Panią Burmistrz o interwencję w nadleśnictwie w temacie zniszczenia drogi w kierunku Doliny Białej Wody od schroniska Srebrny Potok i tablicy przy Wapienniku. Uzasadnienie. Tablica stosunkowo niedawno została postawiona i jest zniszczona, a droga spełniała dobrze swoją funkcję. Teraz, jak mówią mieszkańcy, jest nieprzejezdna. Z poważaniem, Aldona Ochmańska.
Jeszcze chciałam. Pani radna Aldona. Proszę bardzo, pani Aldona. Jeszcze chciałam słowo dopowiedzieć w temacie tego przystanku, ponieważ następnie rozumieliśmy wszyscy, że droga, która była robiona, wojewódzka, będzie robiona w dalszym ciągu i wtedy przystanki będą przy tej drodze odtwarzane, odnawiane. Jak się okazało, to jest koniec drogi na tą chwilę i nie będzie dalej robiona. W związku z tym przystanek jest pęknięty, jest zagrożeniem dla zdrowia i życia mieszkańców, a jest potrzebny. Dlatego cały czas do mnie ludzie wydzwaniają, proszą o interwencję. W związku z tym właśnie napisałam i proszę o interwencję panią burmistrz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny pan Rafał Czura. Mam pytanko tu jeszcze. Właśnie, jak można było odczytać, bo też nie mam w wersji papierowej przed sobą. No, już pani wiceprzewodnicząca, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Interpelacja, pan Rafał Czura. Treść interpelacji. Zwracam się z prośbą o rozważenie utworzenia w gminie Lubawka Społecznej Rady do Spraw Ochrony Zwierząt. Uzasadnienie istotnego znaczenia dla gminy i jej mieszkańców. W gminie Lubawka działa wiele osób, które podejmują bezinteresowne działania na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt oraz przeciwdziałania ich bezdomności. Dzięki akcjom podejmowanym przez czołowych aktywistów średnio 60 bezdomnym zwierzętom rocznie udaje się znaleźć nowy dom bez konieczności umieszczania ich w schronisku. Jest to wynik niebagatelny, świadczący o niemałym poświęceniu i determinacji wobec przeciwdziałania problemowi bezdomności, jak również niewłaściwego traktowania zwierząt. Pozwala także ograniczyć koszty, jakie gmina musiałaby ponosić w związku z umieszczeniem ich w schronisku. Społeczna Rada będzie mogła być miejscem, gdzie wszystkie problemy w zakresie ochrony zwierząt będą na bieżąco podnoszone. Ponadto pozwoli w pewien sposób sformalizować działania, być może również wytworzyć swoistą ich synergię. Taka rada mogłaby spotykać się na przykład raz na kwartał i poruszać istotne tematy w rzeczonym zakresie. Na terenie naszego kraju istnieją już podobne gremia, skupione wokół samorządów, których inicjatywy wymiernie wpływają na ograniczenie poziomu bezdomności, a także na poprawę świadomości społecznej w zakresie praw zwierząt. W związku z powyższym uprzejmie proszę o rozważenie możliwości utworzenia podobnej rady w gminie Lubawka. Z uważaniem, Rafał Czura. Dziękuję bardzo. Pani wiceprzewodnicząca, czy ktoś jeszcze z państwa radnych chciałby? Bardzo proszę, pan radny Usgarnajder. Tak, ja chciałbym się zapytać tutaj pana wiceburmistrza odnośnie udzielenia odpowiedzi do wniosku, do precyzowania tej odpowiedzi. Odnośnie z dnia 14 grudnia 2020 roku, odnośnie w której prosiłem o przygotowanie pełnej analizy finansowej oraz projektowej dla propozycji przedszkola w Lubawce, chciałbym się zapytać, na kiedy planują państwo przygotowanie tych materiałów, żebyśmy mogli w końcu rozpocząć konkretne rozmowy. Moje drugie pytanie, dołączam się tutaj do pytania pana przewodniczącego odnośnie złożenia projektu na dośnieżanie stoku narciarskiego w ramach dofinansowania gmin górskich. Oraz tutaj trzecia sprawa, chciałem zapytać, poprosić o możliwość zorganizowania ad vocem tutaj do pytania pana przewodniczącego również odnośnie ulicy Przyjaciół Żołnierza. Rozmawiałem również z mieszkańcami. Będziemy chcieli zorganizować jakieś spotkanie organizacyjne, wyjaśnić pewne niejasności oraz znaleźć kompromis techniczny wraz z uwagami mieszkańców, żeby po prostu dostosować jak najlepiej tę ulicę do użytku publicznego, żeby nie było żadnych niedogodności oraz pretensji ze strony mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś jeszcze z państwa? Proszę bardzo, radny pan Marek Lota. Dziękuję, witam państwa. Ja mam dwa pytania. Jedno właściwie to jest podobne do pytania pana przewodniczącego, z tym tylko, że chciałbym się dowiedzieć odnośnie tego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jeżeli nie będziemy składali na stok, to na co i w jakim zakresie, bo tam jest dosyć szeroki zakres, w którym możemy to składać te wnioski. I czy wiemy na jaką kwotę takie wnioski możemy złożyć? Chodzi mi o to, żebyśmy zabezpieczyli jakiś wkład własny też do tych wniosków. I drugie pytanie mam od mieszkańców gminy. Pytają odnośnie umów o przedłużenie dzierżawy na przykład gruntów. Do tej pory były te umowy podpisywane na 10 lat, teraz są od jakiegoś czasu na 3 lata.
I chciałbym, żebyście Państwo to powiedzieli jasno, no czym to jest spowodowane, tak? Ten krótszy okres tych umów. I trzecie, właściwie to może nie pytanie, tylko taką prośbę mam, bo nie mam materiałów odnośnie piątego punktu planu sesji, czyli odnośnie tej koncepcji budowy nowego przedszkola. I chciałbym prosić, żeby, jak jest taka możliwość, żebyście Państwo no, przesłali na maila jakieś tam informacje. Bo, no nie wiem, nie dostałem. Może to jakieś przeoczenie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Mariusz Głód. Ja mam taką sprawę, że już w związku z inwestycją, która jest, to znaczy budowa drogi S3, przy wjazdach i wyjazdach z tej inwestycji są nanoszone olbrzymie ilości brudu na drogę. My zrobiliśmy ukłon w stronę wykonawcy, który zaopatruje się u nas wodę do czyszczenia, aczkolwiek no nie jest do końca, te drogi nie są tak wyczyszczone jak trzeba. I często poprzez przejazd aut ten cały brud jest wożony do naszego miasta. Teraz moje pytanie, czy my jako miasto, jako gmina zwracaliśmy się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, aby przynajmniej raz w tygodniu również wyczyścić nasze ulice, bo każdy z nas jeździ autem, wystarczy nieraz wyjechać z myjni, a już auto jest całkowicie brudne. Dotyczy to przede wszystkim drogi krajowej i drogi wojewódzkiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pierwsza była pani Ela Chrapek, radna Elżbieta Chrapek. Ja wiem, że to jest w tej chwili pytanie pana Mariusza, ale chciałabym z marszu odpowiedzieć, że przedwczoraj czy dwa dni temu widziałam, jak ta droga była czyszczona takim urządzeniem, taką szczotką, wałem szczotkującym. Fakt jest faktem, bo tam jeżdżę do pracy i widzę, co się dzieje, ale też prawdą jest, że jest to sprzątane. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Mariusz Brzyzny. Dziękuję panie przewodniczący. Panie wiceburmistrzu, mam takie pytanie do pana. Chciałbym się odnieść do odpowiedzi na moją interpelację z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej w zakresie dofinansowania kosztów budowy studni. Panie wiceburmistrzu, w interpelacji wyraźnie zaznaczyłem, że proszę o udzielenie mi informacji podstawy prawnej dotyczącej budowy studni, a w odpowiedzi od pana otrzymuję cały projekt uchwały. Projekt uchwały jest wszystkim radnym znany, mi też zdążyłem się zapoznać z tamtej kadencji, także to odpowiedź w ogóle nie była na temat i w związku z tym zwracam się z prośbą o dokonanie analizy prawnej w stosunku do treści uchwały numer 4 łamane przez 143 łamane przez 16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 marca 2016 roku, paragraf 3, punkt 2. Podpunkt pierwszy w związku z nowelizacją ustawy Prawo budowlane i przekazać w formie pisemnej do Biura Rady. I pytanie dwa. Sprawa rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ulicy Podhalańskiej i Sądeckiej jest na etapie weryfikacji uzupełnionych dokumentów do umowy po stronie instytucji przewodniczącej aglomeracji wałbrzyskiej. Czy jest już jakaś wiadomość na dzień dzisiejszy? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chciałby zadać pytanie? Jeszcze tylko dopowiem tutaj panu Markowi Szocie, że już pani Patrycja wysłała na maila, bo materiały dotyczące tego tematu są ogólnie na tabletach, na dysku, natomiast na maila tutaj wysłała, proszę sprawdzić, czy dotarły. Dziękuję. Proszę bardzo, radna Elżbieta. Ja mam jeszcze takie pytanie. Jak się idzie w Kruczą Dolinę i ta droga równoległa do zalesienia, były tabliczki na rozdrożach, były tabliczki informacyjne odnośnie kierunkowe, co w którym kierunku i oznaczenia. Te tabliczki są podrywane, nie wiem kto się tak naprawdę tym zajmuje, więc mam moja taka wielka prośba, ponieważ bardzo dużo osób tam spaceruje, bardzo dużo osób jest przyjezdnych, które korzysta z
tych naszych szlaków, które są bardzo ładnie krócej do linii zagospodarowane. Mam taką prośbę, żeby to naprawić. Nie wiem, czy to jest teren nadleśnictwa, czy to jest w naszym działaniu. Bardzo proszę o interwencję w tej sprawie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani wiceprzewodnicząca. Witam. Mam najpierw dwa zapytania. Pierwsze, osoby, które wymieniły piece na ekologiczne źródła grzewcze, pytają, czy mogą już składać wnioski celem otrzymania zwrotu dofinansowania, zwrotu kosztów. Czy mogliby państwo krótko przypomnieć, jakie warunki trzeba spełnić, gdzie można pobrać wnioski, gdzie je składać i z kim się kontaktować? Drugie zapytanie, chodzi o skatepark w naszym parku Wata. W Lubawce w roku 2019 był on rozebrany, już bodajże we wrześniu, celem modernizacji i prac konserwacyjnych. W tym roku w ogóle nie był zabezpieczony, cały czas jest w parku Wata. No i teraz mam pytanie, kiedy odbędzie się przegląd tych urządzeń i jego ewentualne naprawy? Pytam, no bo żeby sprzęt był gotowy do użytku już na wiosnę, ponieważ młodzież już się niepokoi, jak przyjdzie pogoda, żeby mogli już spokojnie użytkować ten zabaw, ten skatepark. I chciałam również złożyć interpelację. Treść interpelacji. Rozpoczyna się program szczepień przeciwko COVID-19. Obecnie szczepione są osoby ze wskazanych grup, w tym m.in. osoby powyżej 80 i 70 roku życia, następnie osoby powyżej 60 roku życia, w kolejności od najstarszych i sukcesywnie dalsze grupy. Szczepieniami jest zainteresowanych bardzo wielu mieszkańców naszej gminy. Na dzień dzisiejszy w przychodni Zdrowia Gambit w Lubawce zapisanych jest blisko 2000 osób i ta liczba ciągle wzrasta. Przychodnia ta będzie mogła szczepić 30 osób tygodniowo, czyli 2000 osób zainteresowanych będzie szczepionych przez 67 tygodni, a więc ponad rok. Biorąc pod uwagę fakt, że w gminie Lubawka mieszka plus minus 10 tysięcy osób, szczepienia w naszej gminie przy jednym punkcie szczepień będą trwały blisko 6 lat. Gdyby do Narodowego Programu Szczepień należała również placówka SPZO z Lubawce z oddziałami w Chełmsku, Śląskim i Mniszkowicach, pozwoliłoby to na znaczne przyspieszenie procesu szczepień. W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe zagadnienia. Pierwsze, kiedy SPZO z Lubawce złożył wniosek na nabór do Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2? Drugie, czy do Narodowego Programu Szczepień można było zgłosić także filię SPZO z Lubawka w Mniszkowicach i Chełmsku Śląskim? Trzecie, kiedy zostanie uruchomiony punkt szczepień przy SPZO z Lubawka? Czwarte, kto odpowiada za zgłoszenie placówki SPZO z Lubawce do Narodowego Programu Szczepień? Piąte, w jakich innych placówkach na terenie powiatu kamiennogórskiego osoby zainteresowane szczepieniem z pierwszych grup wiekowych, grup ryzyka mogą zgłaszać się do szczepień, a które niestety mają w Lubawce bardzo wydłużony czas oczekiwania na szczepienie? Szóste, według informacji na stronach urzędu, to jest artykuł od rejestracji do szczepienia krok po kroku z dnia 15 stycznia 2021 roku, gmina zapewnia transport do punktu szczepień osobom, które nie mają możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień. Czy gmina zapewni taki transport i będzie również dowozić osoby do szczepień, które zapisały się poza terenem gminy Lubawka? I jak będzie wyglądał przewóz tych osób? Jaki środek lokomocji, jaka jednostka podległa, bądź jakie służby są za to odpowiedzialne? Czy odbędzie się to na zasadzie zlecenia takiej usługi firmom przewozowym? Z poważaniem Izabela Stawarzówia. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani wiceprzewodnicząca. Czy ktoś z państwa jeszcze jakieś zapytanie bądź chciałby złożyć interpelację? Nie widzę, szanowni państwo. Także przechodzimy do punktu następnego porządku obrad. Jest to sprawozdanie burmistrza z pracy między sesjami. Bardzo proszę zastępcę, tak, będzie złożył nam sprawozdanie. Witam państwa serdecznie. Zanim przystąpię do sprawozdania, to pozwólcie mi państwo, że chcielibyśmy się odnieść do przegłosowanego przez państwa wniosku o zniesienie punktu zmiany w budżecie z obrad, bo wydaje mi się, że dobrą zasadą byłoby zapytać wnioskodawcę o ten wniosek, prawda? I też państwo go zdjęliście. No, mieszkańcy nie wiedzą, czego dotyczył, dlaczego został zdjęty, bo my wielokrotnie informowaliśmy o tym. Prosiłbym, żebyście państwo pozwolili, żeby tutaj pani skarbnik kilka słów wyjaśnienia, bo wydaje mi się, że naszym mieszkańcom się takie wyjaśnienie należy, przekazała. Dzień dobry państwu.
Ja tylko tak dla wyjaśnienia, bo wcześniej Państwo radni nie wyjaśnili powodu zdjęcia z porządku obrad uchwały dotyczącej zmian w budżecie. Ja tylko poinformuję, że tam były dwa zadania proponowane do zmiany. Jedno zadanie to kontynuacja projektu unijnego budowa wiat turystycznych z elementami małej architektury na terenie gminy Lubawka. Zadanie to zostało rozpoczęte, zostało wprowadzone do budżetu w roku 2020. Państwo wyraziliście zgodę na realizację tego zadania. Podjęte zostały kroki rozpoczynające to zadanie, podpisanie umów na rozpoczęcie zadania w części budowlanej. Teraz w tym miesiącu była druga część tego zadania, czyli promocja. Ja tak może wyjaśnię, bo może Państwo nie wszyscy wiecie, chociaż jesteście wieloletnimi radnymi. Każdy projekt unijny, który przedstawiamy do realizacji, wiąże się obowiązkowo z przeprowadzeniem promocji tego projektu. I to jest obowiązkowy punkt w każdym naborze wniosków do realizacji wniosków w zadaniach unijnych. Każde zadanie unijne ma element promocji. W zeszłym roku przy zadaniu budowa wiat turystycznych z elementami małej architektury został rozstrzygnięty przetarg na część budowlaną. W związku z tym, że to było pod koniec roku, część na promocyjna nie została rozstrzygnięta. Dlatego zadziało się to w czasie pomiędzy uchwałą na rok 2020, bo planowane było to zadanie w całości do realizacji w zeszłym roku. Czasowo nie udało się tego w ten sposób zorganizować, żeby i jeden, i element budowlany, i element promocyjny był zrealizowany, czyli rozpoczęty w roku 2020. Część budowlana została rozpoczęta oczywiście za Państwa zgodą, bo to też było wprowadzane to zadanie w ciągu roku. Państwo wyraziliście zgodę na jego realizację. Część to jest promocja. I po prostu nie wiem, czego Państwo nie zrozumieliście przy omówieniu tych zadań na komisji, gdzie mieliście wątpliwości, bo podkreślałam, że to jest ciąg dalszy, to jest kontynuacja zadania. Państwo raz wyrażacie zgodę, później macie wątpliwości i nie chcecie kontynuować tego zadania. To może ja wyraźnie jeszcze powiem tak, skoro zadanie uzyskało zgodę w zeszłym roku, została podpisana umowa na część budowlaną, czy Państwa wolą jest zerwanie umów i zapłacenie kar za zerwanie tej umowy? Ja przepraszam bardzo Pani Skarbnik, muszę niestety Pani przerwać. Ja tylko chciałem dopowiedzieć, że uczestniczyłem w komisji. Tutaj nie chodzi, tutaj akurat ten punkt, jeżeli chodzi o budowę tych wiat i tak część promocyjną, nie budzi żadnych zastrzeżeń radnych. Tutaj budzi ten drugi podpunkt, jeżeli chodzi o te 10 tysięcy na tą drogę na terenie Miszkowic. I też nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby wystąpić z wnioskiem do Biura Rady, odwołanie sesji nadzwyczajnej i przesunięcia tych środków na promocję. Tutaj jest jak gdyby moim zdaniem problem z tą drogą, gdzie uzgodniliśmy na komisji w tamtym roku, że będzie to w formie zaprojektuj i wybuduj i będą środki pochodziły z tego 500 000 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nagle się okazuje, że będziemy my robić projekt, kto inny wykonawca będzie wykonywał. Także ja mam taką prośbę, jeżeli jest taka potrzeba, proszę złożyć wniosek o sesję nadzwyczajną i tutaj podejrzewam, że większość radnych nie będzie miała żadnych wątpliwości, żeby akurat tą część na promocję przesunąć. To prosiłabym następnym razem, żeby faktycznie wyartykułować wyraźnie, który element z wprowadzonych zmian Państwo macie wątpliwość, bo tutaj jak faktycznie usłyszałam, że Państwo ściągacie z sesji obrad, to już zwątpiłam, czy mamy zrezygnować z tego zadania unijnego, czy Państwo... Nie. Mamy kontynuować to zadanie i tak chciałam podkreślić, żebyście Państwo wiedzieli, że to tak już tylko dokończę może informacyjnie, że jeżeli rozpoczynamy zadanie unijne, to prosiłabym o jego kontynuację, bo to grozi albo zerwaniem umowy z wykonawcą, albo brakiem refundacji środków z instytucji dofinansowujących. To w takim razie dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Dziękuję.
podobnie ma się sytuacja z tym drugim elementem, o którym pan przewodniczący był łaskaw powiedzieć, czyli budowa wodociągu w Mieszkowicach. Też państwo wyraziliście na to zgodę i akces, a teraz budzi wątpliwość, rozumiem, że jest projekt i następnie wybudowanie, a nie razem. Ale to nie zmienia nic. Będzie taka sama w tym samym miejscu, w tej samej kwocie. To ja się pytam, ile razy musicie państwo podjąć decyzję w jednej sprawie? To ja bardzo pana proszę, żeby pan poszedł do spraw, przeszedł. Chodzi o temat właśnie tutaj uchwały, która została ściągnięta z większością woli radnych. Proszę o wniosek o sesję nadzwyczajną, wtedy będziemy dalej dyskutować w tym temacie. Panie przewodniczący, drogi Michale, z całym szacunkiem, ale to państwo zdjęliście ten punkt z obrad rady. My próbujemy państwu wytłumaczyć, odpowiedzieć na wszelkie pytania. Uważam, że właśnie... Ale zostawiliśmy panie... ...tym miejscem. Przecież chyba nie na Facebooku będziemy rozmawiać, ale wydaje mi się, że na sesji rady. Został zdjęty, panie zastępco burmistrza, i już go po prostu nie ma, tak? Proszę bardzo o wniosek i będziemy dokładnie rozmawiać na temat tych dwóch zagadnień. Dlaczego? Ja też powiem, że nie była uchwała pozytywnie zaopiniowana na komisji. To ja powiem zgodę na tą inwestycję i jak państwo zdjęliście to z porządku obrad, to ja również, to ja pana proszę o wniosek o sesję nadzwyczajną. Bo proszę pana, jak powiedział Albert Einstein, jak wykonuje się jedną czynność, uzyskuje się pewien wynik i potem po raz kolejny się ponawia to, oczekując innego wyniku, to powinno się udać do lekarza, wie pan jakiego. Wobec tego ja drugi raz tego nie będę robił. Skoro państwo zdjęliście, proszę zawnioskować, w jakim terminie mamy państwo złożyć te wszelkie informacje, kiedy jesteście gotowi na przyjęcie. Ja już raz wniosek złożyłem, państwo go odrzuciliście. Ja to szanuję, panie Michale. Ale on nie jest odrzucony, panie wiceburmistrzu. Jest zdjęty z porządku obrad. My go nie odrzuciliśmy, my go tylko zdjęliśmy. No to teraz ja oczekuję, kiedy państwo będziecie gotowi do rozmowy na ten temat. Możemy się tak umówić? Oczywiście. Dziękuję serdecznie. W takim razie czekam na wniosek. A teraz wracam do swojego sprawozdania. 29 grudnia miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą na przebudowę drogi gminnej ulica Przyjaciół Żołnierza w Lubawce. I tutaj odniosę się od razu może do, czy odpowiem panu Oskarowi Najtkowi. Panie Oskarze, już taka informacja o spotkaniu kolejnym, bo jak pan wie, z mieszkańcami się już raz spotkaliśmy, wysłuchaliśmy uważnie uwag i dostosowaliśmy, myślę, projekt, zmodyfikowaliśmy go o te uwagi. I kolejne spotkanie będzie 1 lutego o godzinie 9 w Domu Kultury. Zapraszamy wszystkich chętnych, zainteresowanych pana. Mieszkańcy zostali powiadomieni i też inne osoby, które są zainteresowane żywotnie tą inwestycją. Także dziękuję tutaj za zainteresowanie. Również 29 grudnia została podpisana umowa na budowę wiat turystycznych z firmą SIH Polska z Międzyrzecza. 30 grudnia odbył się odbiór częściowy robót budowlanych w ramach projektu Łączy nas Bóbr. 5 stycznia miało miejsce podpisanie umowy na konserwację oświetlenia na terenie Lubawki Chęcka Śląskiego. Będzie ją wykonywała nowa firma należąca do pana Leszka Migacza. 7 stycznia odbyło się spotkanie z kierownikami jednostek w sprawie pracowniczych planów kapitałowych. Stan etapu wdrażania w jednostkach, zainteresowanie pracowników, koszty wprowadzenia PPK. 8 stycznia odbyłem spotkanie z panem Piotrem Dwojakiem z firmy Tauron. Ono dotyczyło szczegółów współpracy w 2021 roku. Tutaj bardzo ciekawa propozycja padła dotycząca zamontowania takich nowych inteligentnych zegarów. Państwo też wielokrotnie tutaj sygnalizujecie, że to oświetlenie włącza się niekiedy zbyt wcześnie, za późno się wyłącza i będziemy się starali już zamontować takie nowocześniejsze, lepsze zegary, które, no mam nadzieję, już wyeliminują ten problem. Tego samego dnia odbyliśmy spotkanie z przedstawicielami spółki Sanicom.
dotyczące też przebudowy Przyjaciół Żołnierza, bo jak wiecie Państwo, tam też no, bardzo ważną, istotną rzeczą jest instalacja wodno-kanalizacyjna. 11 stycznia odbyło się spotkanie dotyczące infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej przy podziałach działek, bo chcemy tutaj wyeliminować problem, jakby tak działamy troszeczkę obok Sanikomu, żeby te wszystkie decyzje na przyłącza były wydawane tutaj za naszą wiedzą i zgodą i Sanikomu, żebyśmy tutaj wspólne działania prowadzili, żeby nie dochodziło do budowy pajęczyn, tak? Tylko żebyśmy budowali przemyślaną sieć wodociągową przy podziale działek nowych budowach. 13 stycznia odbyliśmy spotkanie z dyrektorem SPZOS, panią Jolantą Dyszewską-Kowalczyk. Też ono dotyczyło w dużej części odpowiedzi na pytania, które tutaj zadała pani Stawarz Lubiak, ale to bym, ja będę prosił panią dyrektor, żeby tej odpowiedzi udzieliła na piśmie. To są bardzo ważne, istotne rzeczy i ta informacja powinna być dokładnie przedstawiona i żeby dotarła do wszystkich. Tego samego dnia odbyliśmy spotkanie dotyczące zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który jest już tutaj na ukończeniu. I tego samego dnia rozmawialiśmy na temat przebudowy Przyjaciół Żołnierza. Kolejny raz z wykonawcą było spotkanie dotyczące projektowania. W tym samym dniu również pani burmistrz rozmawiała z panią Popardowską, kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na temat spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka. I później na ten sam temat, tyle że już z doktorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sławomirem Sławieńskim. 14 stycznia mieliśmy spotkanie z firmą New Anton Technology w sprawie promocji projektu Łączy Nas Bóbr. Tego samego dnia spotkanie z kierownikiem referatu panią Jowitą Martyńską dotyczące gospodarki odpadami. O tym jeszcze myślę, że porozmawiamy. Sekretarz miasta wziął udział w spotkaniu grupy roboczej lokalnej organizacji turystycznej i odbyło się spotkanie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego w formie wideokonferencji. Dotyczyło realizacji zadania nałożonego decyzją wojewody w sprawie właśnie transportu osób mających trudność w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi. To również tutaj na piśmie udzielimy odpowiedzi. 15 stycznia mieliśmy spotkanie z panem Danielem Dybowskim z firmy Kalibra. Dotyczyło możliwości inwestowania na terenie gminy Lubawka. 18 stycznia spotkanie z dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, bieżące funkcjonowanie jednostki. Tego samego dnia również odbyło się posiedzenie komisji rewizyjnej. Tematem wiodącym była analiza stanu oświetlenia ulicznego i kosztów energii. Tego samego dnia również pani burmistrz przekazała alkomat dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Lubawce. 20 stycznia mieliśmy tutaj takie spotkanie w urzędzie, skarbnik, sekretarz, kierownicy referatów. Dotyczyło wydatków związanych z opłatami za odpady komunalne. Może się później jeszcze raz do tego odniosę, bo tutaj ta analiza, jak Państwo zauważyliście, budżetu trwa. Musimy no, po prostu zdecydować, z czego zrezygnujemy, bo brakuje w budżecie 1,5 miliona złotych z uwagi na decyzję, której Państwo nie podjęliście. Mając większość i pełną swobodę w kreowaniu tutaj, tak jak przed chwilą pokazaliście Państwo, zdejmując z porządku obrad jeden z punktów, tak samo możecie w każdej chwili podjąć uchwałę dotyczącą gospodarki odpadami, a tego nie uczyniliście i w związku z tym burmistrz musi, radny może, a burmistrz musi znaleźć brakujące 1,5 miliona złotych.
A to odbywa się w ten sposób, proszę Państwa, że zrezygnujemy z wielu inwestycji. 21 stycznia miałem spotkanie z inspektorem nadzoru budowlanego Adrianem Ciejakiem. Była to wizja lokalna budynku, związanie techniczne w miejscowości Uniemyśl. Tego samego dnia odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Lubawce. Odbyliśmy również spotkanie z dyrektorem Sławińskim. Temat dotyczył planów działalności na przyszły rok, na bieżący już rok. I zdalne spotkanie odbyliśmy z panią Anną Dudzik-Dudziak, która przygotowuje dla nas zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 22 stycznia odbyło się spotkanie z druhami OSP Lubawka w sprawie rozbudowy remizy w Lubawce oraz spotkanie z przedstawicielami biura projektowego M-Kwadrat oraz inwestorami w sprawie zmian w miejscowym planie. Są zainteresowani zmianami na terenie Niedamirowa. A sekretarz konferencji mapa kompetencji polskiego i czeskiego samorządu terytorialnego. 25 stycznia odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Rozwoju i Budżetu. 26 stycznia odbyliśmy spotkanie z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze w sprawie rozbudowy, adaptacji, przebudowy, jak to Państwo nazwiecie, to już Wam pozostawiam. Ale chodzi o przeniesienie właśnie przedszkola w mury szkoły, zespołu szkół w Lubawce. I taka informacja dla Państwa, dla mieszkańców. Strażacy są bardzo pod wrażeniem tego naszego obiektu, bo uważają, że to jest jeden z najnowocześniejszych, najbezpieczniejszych w tej chwili obiektów edukacyjnych w powiecie. Bardzo entuzjastycznie też odnoszą się do przeniesienia tego przedszkola właśnie do szkoły, która jest, można powiedzieć wprost, w dużym stopniu już przygotowana do tego przeniesienia, ale rozumiem, że tutaj Państwo macie, jest punkt, będziemy o tym jeszcze rozmawiać. 27 stycznia, czyli wczoraj, odbyłem spotkanie z przedstawicielem, a konkretnie przewodniczącym Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z panem Mirosławem Lubińskim. Pokazaliśmy im nasz stok narciarski, skocznie. Są zachwyceni, bardzo im się podobają oba obiekty. Niepowtarzalna sceneria, odnowione. I tutaj powiedzieli, że mamy ich pełne wsparcie przy staraniach się o środki. Być może w przyszłym roku uda się przeprowadzić Olimpiadę Młodzieży Zimową tutaj na terenie województwa i jest duża szansa, że możemy uzyskać spore środki tutaj na dofinansowanie i rozwój tych naszych obiektów. Przygotowujemy też taką dokumentację. Mamy zaproszenie od marszałka na spotkanie. Dojdzie do niego możliwie jak najszybciej. Myślę, że to jest kwestia około 10 dni. Poinformujemy Państwa o wynikach. To się również oczywiście wiąże z pytaniem o środki dla gmin górskich. Tak, oczywiście złożymy taki wniosek, tylko teraz w jakiej wysokości, jeszcze dokładnie na co, to chcemy też tutaj skonsultować z marszałkiem. Lobbujemy, żeby było więcej osób, które wspierają nasz teren. Pan Mirosław jest już zakochany w Lubawce, zresztą tutaj jeździł dawno temu na nartach. Również myślę, że mogę powiedzieć, bo panowie prosili, żeby nie mówić za dużo, ale również w kontekście budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego ważnym punktem jest dworzec i przejście graniczne kolejowe w Lubawce. Także tu też będziemy mieli wsparcie przy działaniach dotyczących właśnie dworca,
tego terenu. No ale o tym to jeszcze za wcześnie. Dzisiaj właśnie rano odbyliśmy spotkanie w sprawie przebudowy ulicy Przyjaciół Żołnierza i tutaj nanieśliśmy te poprawki uzyskane podczas pierwszego spotkania z mieszkańcami. I tak jak jeszcze raz przypomnę, poniedziałek 1 lutego 9 w Domu Kultury w Lubawce. Mieszkańcy są już zaproszeni, to znaczy przedstawiciele, jesteśmy tak porozumieni, żeby jednak te covidowe obostrzenia tutaj brać pod uwagę. Także będzie delegacja mieszkańców i zainteresowanych osób, bo między innymi przedstawicieli Orła Lubawka. Chciałbym jeszcze tutaj na koniec podkreślić to, co powtarzam i powtórzę jeszcze raz, że uważam, że właśnie taką platformą do rozmowy, do dyskusji radni, burmistrz, urzędnicy, to właśnie są sesje rady, są komisje rady. Bardzo prosimy o zadawanie pytań, o mnożenie tych wątpliwości, bo ja rozumiem, że w wielu sprawach nie jesteśmy w stanie się tak szybko porozumieć. I od tego właśnie jest komisja, tak, żebyśmy dyskutowali, rozmawiali, może czasami bardzo długo, ale żebyśmy dochodzili do konsensusu i do rozwiązań, żebyśmy nie tkwili w miejscu. No, proszę Państwa, do tego jesteśmy zobowiązani i Państwo, i my, tak, do służby na rzecz mieszkańców. Nigdy, powtarzam, nigdy ja nie negowałem tutaj, żeby ktoś nie pisał w mediach społecznościowych o tych, co się dzieje, prawda? To jest znowu, widzę takie do pani Izy, słuchajmy siebie ze zrozumieniem. Popieram, oczywiście państwo przekazujcie, piszcie jak najwięcej, ale wnioski, uchwały, projekty, to jest sesja Rady Miasta, to jest komisja. Także liczę na to, bo mam nadzieję, że już ten poziom dyskusji będzie się podnosił. Widzę, że staramy się już tych sformułowań drogi Michale, droga Izo korzystać i cieszę się ogromnie. I z Państwa strony też te miłe słowa słyszę, także jest dobrze i oby tak zostało, bo proszę Państwa, ja tą gminę kocham. Ja nie chcę się nigdzie wyprowadzać, lubię ludzi, Państwa też. Nigdy nie wątpiłem w Waszą dobrą wolę, tak jak ja i Pani Burmistrz i urzędnicy. My wiemy, że Wam też zależy, tak? Dlatego rozmawiajmy, bo do tego jesteśmy powołani. Powiem o tej analizie, no może już mówiłem, analizuję budżet. Burmistrz, proszę Państwa, nie raz w miesiącu, nie dwa razy w miesiącu, tylko praktycznie codziennie. A to, że od 3 miesięcy analizuję budżet z Panią Skarbnik, pod kątem rzeczy, z których musimy zrezygnować, ponieważ brakuje 1,5 miliona w związku z dopłatą do opłat za odpady komunalne. I my szanujemy Państwa decyzję, jak najbardziej. Nie podnosimy. Słuchamy ze zrozumieniem, ale musimy w takim razie zrezygnować z inwestycji, z wielu. I to podkreślam, mówiąc o tej analizie. A budżet, proszę Państwa, to burmistrz ze skarbnikiem to analizują codziennie. Także myślę, że tyle na tą chwilę. Rozmawiajmy, szanujmy się i myślę, że to wszystkim nam wyjdzie na dobre. Dziękuję. Dziękuję panie zastępco burmistrza. Ja chciałbym tutaj się właśnie odnieść do tej końcówki, jak gdyby pana sprawozdań dotyczących tych opłat. Tak jak wiemy, w Kamiennej Górze, miasto Kamienna Góra, burmistrz złożył na 25 zł. Konsultowali to na komisjach z radnymi. Także tam mamy stawkę 25 zł. My od podwyżki nie, jak gdyby nie uciekamy, jesteśmy tego świadomi. Tylko, że dopłacaliśmy przez ostatnie lata, w tym roku też musimy dopłacić, ale ta suma faktycznie jest bardzo, bardzo wysoka. Tak więc ja tutaj mam jak gdyby prośbę, żebyśmy, bo jednak opłacamy, tak? Czy może być przedstawione tutaj radnym wyliczenie, jaka by była dopłata przy stawce 22-24 zł do tego systemu, tak? I wtedy się spotkamy i porozmawiamy, jak ten temat do końca zamknąć.
To panie przewodniczący, jeśli tutaj mogę odpowiedzieć, cieszę się ogromnie. Proszę w takim razie złożyć, w jakim terminie państwo jesteście w stanie tutaj się spotkać. Spotkajmy się, czy to może na komisji jeszcze takiej, nie na komisji, tak, żebyśmy mogli spokojnie przedyskutować. Może po tej komisji od razu można ustalić termin sesji nadzwyczajnej. Wypracujemy to stanowisko i, bo jeszcze raz podkreślam, nigdy tutaj ani ja, ani pani burmistrz nie twierdziliśmy i nie szukamy tutaj winnych, tak, bo ani państwo nie jesteście temu winni, że tak się kształtują ceny. Ani mieszkańcy, ani ja, tak, ani pani burmistrz. Ale musimy podjąć tą trudną... Panie burmistrz, musimy znaleźć właśnie kompromis, to wypracować wspólnie, żeby... I to jak najszybciej, także ja myślę, że ustalimy jak najszybciej, kiedy się spotkamy na komisji i będziemy ten temat dotyczący gospodarki odpadami omawiać. Czy są pytania do pana zastępcy burmistrza w związku ze złożonym sprawozdaniem? Proszę bardzo, pan radny Andrzej Ptaszkowski. Dzień dobry. Ja nie mam pytania, tylko chciałbym zwrócić uwagę panu burmistrzowi. Panie burmistrzu, ja jestem długoletnim radnym, pan też był radnym, jest pan teraz wiceburmistrzem i trochę jest mi przykro, że pan się zachowuje tak, jak się pan zachowuje. Kilka miesięcy temu, znaczy 2-3 miesiące temu na sesji, obraził pan kolegę naszego radnego, mówiąc o nim, że jest niedouczony czy coś w tym rodzaju. Nie słyszałem żadnych słów przeprosin na ten temat, a dzisiaj pan obraża całą radę. Tego, co zdaje na dzień dzisiejszy, radę że posiedzenia rady prowadzi przewodniczący i gospodarzami są radni, a pan burmistrz jest tylko gościem i nie powinien pan obrażać wszystkich radnych, bo wszyscy radni zdjęli tą uchwałę i uważam, że to jest ich obowiązkiem i prawem. Dziękuję. Dziękuję. Myślę, że czy są jeszcze jakieś pytania? Czy ja mogę się odnieść, czy nie? Proszę. Proszę panie zastępcy burmistrza. Dziękuję. Panie Andrzeju i drodzy państwo, nigdy, powtarzam, nigdy nie było moim zamysłem obrażanie kogokolwiek. I jeśli by się pan wczytał w tą moją wypowiedź, o której pan tutaj mówi, że ja obraziłem wcześniej radnego, myślę, że zgodziłby się pan ze mną. A tutaj użył pan też, że całą radę obraziłem. No, wydaje mi się, że być może pan się poczuł urażony. I ja to rozumiem. Mówmy, starajmy się mówić, używając komunikatu ja, będzie prościej. Jeśli się pan poczuł urażony moim wystąpieniem, dzisiejszym czy jakimś innym, to ja pana serdecznie, szczerze przepraszam. Tylko bardzo proszę mówić, o co chodzi. Bo jak pan przeczyta jeszcze raz moją wypowiedź, to ja tutaj nie zauważyłem i osoby, które zresztą wielu radnych też takich nie zgłaszało pretensji do mnie. Tak, ale ja rozumiem, że pan indywidualnie się poczuł, okej, nie było to moim zamiarem. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wiceburmistrzowi. Czy ktoś by z państwa radnych chciał jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Mariusz Zgrzyzny. Dziękuję panie wice. Teraz do pana wiceburmistrza. Panie wiceburmistrzu, bardzo pana przepraszam tutaj na forum publicznym, na sesji, że pana obraziłem. Naprawdę jestem katolikiem, jestem wierzący i z domu troszkę kultury wyniosłem, że za błędy trzeba wybaczać. Ja panu wybaczyłem, ale mieszkańcy nie zapomną nigdy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś by chciał się odnieść jeszcze tutaj do sprawozdania burmistrza w okresie międzysesyjnym? Nie widzę. Zarządzam 10 minut przerwy.
Państwo. Wznawiamy obrady. Przechodzimy do punktu następnego porządku obrad sesji. Jest to punkt plan dotyczący koncepcji budowy nowego przedszkola na terenie miasta Lubawki oraz stan techniczny obecnych budynków. Bardzo proszę pana Michała Salatę, podinspektora do spraw budownictwa i architektury, o przedstawienie nam informacji. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witamy. Na dzień dzisiejszy zaplanowane było przedstawienie planu dotyczącego koncepcji budowy nowego przedszkola na terenie miasta Lubawki oraz stanu technicznego obecnych budynków. Swoją informację przygotowałem w układzie, powiedzmy, delikatnie odwrotnym, jeżeli Państwo się zgadzają, żeby była przekazana w takiej formie, w jakiej była przygotowana, to byłoby mi łatwiej. Proszę bardzo, Panie Michale. Najpierw opisałem po prostu, jak wygląda aktualny stan naszych budynków, a później przeszedłem do tematu związanego z nowym przedszkolem, czy też koncepcją, jaką tutaj chcemy wprowadzić w tym zakresie. Oczywiście, jeżeli to będzie zgodne też z Państwa zgodą i tutaj potrzebami gminy. Niniejsza informacja zawiera opis dotyczący budynków oświaty w gminie Lubawka i przybliżam aktualny stan techniczny i pokażę też nakłady, jakie zostały poniesione na inwestycje związane z infrastrukturą szkolną. I tak, w gminie posiadamy 5 budynków przeznaczonych do realizacji zadań oświaty i ten jeden z największych budynków znajdujący się w Lubawce to jest zespół szkolno-przedszkolny przy ulicy Mickiewicza 4. I w nim mieści się szkoła podstawowa. Budynek jest w bardzo dobrym stanie technicznym, przystosowany jest do nauki. I tutaj jest ważna informacja, 670 uczniów, z czego na rok szkolny 2019-2020 do szkoły uczęszczało zaledwie 426 uczniów. Czyli mamy tutaj zapas około 250 miejsc dla uczniów. Budynek jest także przystosowany dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo. I w przeciągu ostatnich 5 lat na inwestycje związane z tym budynkiem i terenem przylegającym było wydatkowane nieco ponad 9 milionów złotych, z czego ze środków zewnętrznych udało się pozyskać prawie 6 milionów złotych. I zrealizowano takie inwestycje jak nowa sala gimnastyczna, dokończenie budowy budynku dobudowanego wraz z jego wyposażeniem oraz wyposażenie pozostałych klas w obiekcie jako całość oraz też zagospodarowanie terenu wokół budynku, w tym także budowa boiska wielofunkcyjnego. Więc na przestrzeni ostatnich lat dużo się działo, jeśli chodzi o ten budynek oświatowy. W Lubawce posiadamy jeszcze 2 budynki i są to przedszkola. Jedno przy ulicy Szymrychowskiej 7 i ten budynek jest, no można określić tak z dużą dozą niepewności, że jest w dostatecznym stanie technicznym na tą chwilę. W zeszłym roku nie była przeprowadzana ekspertyza przeciwpożarowa. Z tego co wiem, inspekcja ma być w tym roku przez Państwową Straż Pożarną prowadzona, więc wtedy dostaniemy ewentualnie jakieś informacje na temat tego, co w takim budynku konieczne by było do wykonania, żeby przystosować go do aktualnych obowiązków PPOSZ, jakie nakłada ustawa. Ale na tą chwilę, jeżeli byśmy utrzymywali ten budynek, tak, to konieczne będzie na pewno poniesienie dodatkowych środków, tak, żeby dostosować ten budynek. No i też nie ma termomodernizacji, więc samo utrzymanie budynku jest mocno kosztowne. Kolejnym budynkiem jest przedszkole przy ulicy Dworcowej 27. Tutaj mamy zły stan techniczny, czego dowodem są nakazy wykonania robót budowlanych mających na celu dostosowanie tego budynku do aktualnych wymagań technicznych, jakie powinien spełniać budynek przedszkola. Tutaj mamy nałożony też w ramach nakazu termin i to jest końcówka roku szkolnego 2020-2021 na zakończenie robót budowlanych. W przeciwnym razie budynek może nie otrzymać zgody na dalsze użytkowanie.
Kolejnym budynkiem tu już w Chełmsku Śląskim jest zespół szkolno-przedszkolny przy ulicy Kolonia 14 w Chełmsku Śląskim i w nim mieści się zarówno szkoła podstawowa, jak i też przedszkole. Budynek jest w dobrym stanie technicznym po wykonanej termomodernizacji. Koszt prac mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej wynosił prawie 3 miliony złotych, z czego udało się pozyskać ponad 2 miliony 300 tysięcy złotych. I piątym budynkiem jest szkoła podstawowa w Miszkowicach pod numerem 8, w którym mieści się zarówno szkoła podstawowa, jak i oddział przedszkolny. Budynek jest w dobrym stanie technicznym. W latach 2014-2015 wykonywane były prace związane z termomodernizacją i tutaj ponad 500 000 było wydatkowane, z czego około 200 tysięcy mieliśmy dofinansowania. To jeśli chodzi o budynki, które posiadamy i ich takie przybliżenie stanu technicznego, to jest ta informacja. Czy w tym zakresie mają Państwo jakieś pytania? Ja myślę, że Panie Michale, pytania będą na końcu, tak? Dobrze. W takim razie przejdę do drugiej części związanej z planem dotyczącym koncepcji budowy nowego przedszkola na terenie miasta Lubawka. I tak jak wspomniałem przed chwilą, gmina posiada 5 budynków do realizacji zadań oświaty. 3 z nich znajdują się w Lubawce i to są 2 przedszkola i szkoła podstawowa. 1 w Chełmsku Śląskim i 1 w Miszkowicach. I na terenie wiejskim, czyli w Chełmsku Śląskim i Miszkowicach, funkcja szkoły podstawowej łączy się z funkcją przedszkola, co sprawdza się pod względem organizacyjnym i także. I tutaj przeprowadziliśmy analizę szans i zagrożeń związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków do kształcenia przedszkolnego w mieście Lubawka. I naszym zdaniem racjonalnym jest zastosowanie schematu stosowanego także na... zegar, żeby zastosować taki sam schemat, co jest stosowany na obszarze wiejskim, także w mieście, czyli połączenie funkcji szkoły podstawowej właśnie z przedszkolem. I tutaj głównymi czynnikami wpływającymi na taką propozycję jest przede wszystkim ten, o którym wspominałem, zły stan techniczny budynków przedszkolnych w Lubawce. Także nakłady finansowe, które byłyby konieczne, żeby przystosować stare budynki. No i też decyzja numer PZ 5580/105/2019 z dnia 21 maja 2019, która nakazuje wykonanie 13 zadań budowlanych, jeśli chodzi o przedszkole przy ulicy Dworcowej. Czy przedstawić te zakresy w pełni? Bardzo proszę, Panie. Okay. Pierwszym jest zapewnienie długości dojścia ewakuacyjnego z najbardziej niekorzystnego miejsca przy jednym kierunku ewakuacji zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. Drugie, zapewnienie wymaganej przepisami szerokości skrzydeł drzwi ewakuacyjnych wyjściowych od strony ulicy Kamiennogórskiej. 3. Usunięcie lub dostosowanie do obowiązujących przepisów łatwo zapalnych wykładzin podłogowych w pomieszczeniach. 4. Usunięcie lub dostosowanie do obowiązujących przepisów łatwo zapalne wykładziny podłogowe z dróg ewakuacyjnych, czyli z klatki schodowej. Następnie 5. Obudowanie klatki schodowej przeznaczonej do ewakuacji. Zamkniętą drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposażenie w urządzenia zapobiegające zadymianiu lub służące do usuwania dymu. 6. Wyposażenie drogi ewakuacyjnej w oświetlenie ewakuacyjne. 7. Zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji poprzez dostosowanie wysokości stopni klatki schodowej do wymagań określonych w przepisach. 8. Zamknięcie pomieszczenia strychu drzwiami o wymaganej klasie odporności ogniowej. 9. Zamknięcie pomieszczenia piwnicy drzwiami o wymaganej klasie odporności ogniowej. 10. Zapewnienie wymaganej w przepisach techniczno-budowlanych klasy odporności ogniowej drewnianych stropów. 11. Zapewnienie wymaganej w przepisach techniczno-budowlanych klasy odporności ogniowej konstrukcji i pokrycia dachu.
12. Zapewnienie wymaganej w przepisach technicznych, techniczno-budowlanych klasy odporności ogniowej ścian wewnętrznych. To dotyczy pomieszczenia socjalnego na parterze obiektu. I także wyposażenie w sieć hydrantów wewnętrznych 25 mm z wężem półsztywnym. I na to wszystko termin realizacji jest do 31 sierpnia 2021 roku. Także te zalecenia, żeby wypełniać, tak, to byłyby dodatkowe koszty w budynek, który no, też wymagałby dodatkowej termomodernizacji, tak, i kolejnych nakładów z budżetu gminy. Kolejnym argumentem, jeśli mówimy tu o przeniesieniu przedszkoli do zespołu szkolno-przedszkolnego przy ulicy Mickiewicza, jest to, że jest to najnowocześniejszy budynek, tak jak też zastępca burmistrza wspominał, oświatowy nie tylko w gminie, ale również w powiecie kamiennogórskim. Spełnia on wymagania techniczne i tak naprawdę porównując to z kosztami budowy nowego obiektu dostosowanego do przynajmniej 7 oddziałów przedszkolnych, to niewielki nakład finansowy byłby konieczny na dostosowanie tego budynku do potrzeb prowadzenia nauki przedszkolnej. I też co za tym mówi, jest możliwość etapowania inwestycji, która pozwoli w pierwszej kolejności przenieść dzieci z ulicy Dworcowej, tam gdzie mamy nałożone nakazy wykonania szeregu prac, a następnie w drugim etapie dzieci z ulicy Szymrychowskiej. I tutaj taki podział jest sugerowany z uwagi na to, że w 2019 roku została wypłacona ostatnia transza, jeśli chodzi o dofinansowanie budynku ZSP, i tam wnioskowaliśmy o budynek szkolny. W związku z tym, jeżeli byśmy zmieniali na przedszkole, a IPAF w tym czasie miał osobne środki przeznaczone na przedszkola, to jest to zmiana istotna, która powoduje to, że na ten parter, czyli to, gdzie by było proponowane przeniesienie przedszkola z Dworcowej, stałby się wtedy kosztem niekwalifikowanym i trzeba by było zwrócić część dofinansowania, ale w przypadku etapowania byłby zwrot tylko za mniejszy odcinek, który da się teraz przystosować, a przeniesienie Szymrychowskiej byłoby w perspektywie następnych lat, co przynajmniej tutaj pozwoliłoby dodatkowo zaoszczędzić to, że nie zwracalibyśmy tego dofinansowania do Unii Europejskiej, które było za pośrednictwem IPAW-u pozyskane. To tyle, jeśli chodzi o informacje związane z planami odnośnie koncepcji budowy i też stanu technicznego obecnych budynków. I prosiłbym może teraz, jeżeli do mnie są jakieś pytania, albo ewentualnie jeszcze pan burmistrz przekazałby informacje. Ja też będę tutaj za osobą, za czego będę służył informacją. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja jeszcze mam taką propozycję, prośbę, bo tutaj jest tutaj pani wicedyrektor szkoły, które może też... No ja bym zaproponował tak, żebyśmy ich wysłuchali i potem my państwo będziecie mieli może więcej pytań, czy one odpowiedzą po części na te, które już wam się nasunęły. Dobrze? Proszę bardzo. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam panią dyrektor. Z mojej strony chciałabym przedstawić państwu korzyści płynące z przeniesienia przedszkola zarówno z ulicy Dworcowej, jak i Szymrychowskiej do budynku szkoły. W pierwszym etapie w tym roku chcielibyśmy przenieść do szkoły 4 oddziały zarówno z ulicy Szymrychowskiej, jak i z ulicy Dworcowej. Mówimy o dzieciach najstarszych, o dzieciach 5 i 6-letnich. Wychodzimy naprzeciw rodzicom, zyskując tym samym wydłużenie czasu przedszkola nawet do 10 godzin, czego nie mieliśmy na ulicy Dworcowej. Możemy, że tak powiem, wydłużyć ten czas pracy do 10 godzin przedszkolnych.
Mamy bardzo dobre warunki lokalowe, ponieważ przedszkole usytuowane będzie tylko i wyłącznie na parterze z bezpiecznymi korytarzami, z monitoringiem na korytarzu, z nowoczesnymi toaletami, z dużymi salami, z dużymi pomieszczeniami, doświetlonymi, nowoczesnymi. Jednocześnie stworzy nam to możliwość naturalnego i swobodnego oswajania się dzieci z budynkiem szkolnym, ale i też takiego łagodnego przejścia z przedszkola do szkoły już później. Parking przy szkole jest, myślę, na tyle dobry i duży, że stworzy też dogodne miejsca parkingowe dla rodziców przyjeżdżających rano z dziećmi i po południu odbierających dzieci. Jednocześnie przywożąc dzieci do przedszkola, przywozimy również dzieci i do szkoły. Także mamy tutaj logistykę transportu, że tak mogę powiedzieć. Szanowni Państwo, w szkole funkcjonuje stołówka, jak wiecie, więc dzieci, które będą w przedszkolu usytuowanym w szkole, będą miały możliwość skorzystania z posiłków, które będziemy mogli im, że tak powiem, zaserwować. Jednocześnie będziemy mieli dostęp do internetu w każdej sali. Będziemy mogli w pełni korzystać z technologii informacyjnych, ale i też programów multimedialnych, ekranów multimedialnych, które zakupiliśmy w ramach projektu Zdolne Przedszkolaki, który realizujemy. Teraz niestety nie mamy takich możliwości, ponieważ przedszkole nie jest, że tak powiem, w pełni multimedialnie rozwinięte, więc jest to ograniczone, a w szkole mamy możliwość korzystania z tego w każdej sali. Ponadto będziemy mogli korzystać, będziemy mieli dostęp do sali gimnastycznej, do świetlicy, w których będziemy mogli organizować różne spotkania. Jak skończy się już oczywiście pandemia, o tym mówię, różne uroczystości szkolne i przedszkolne będziemy również mogli brać w nich udział. Co jest dla nas jeszcze ważne? Ważnym jest chociażby nawet rozwiązanie kwestii dzieci dojeżdżających do przedszkola, gdzie wiadomo, przy szkole jest zatyczka autobusowa, jest przystanek, dzieci bezpiecznie mogą wysiąść i przejść do przedszkola usytuowanego w szkole na ulicy Mickiewicza. Nie trzeba dodatkowo podjeżdżać i doprowadzać dzieci i później odbierać, odprowadzać z Dworcowej do autobusu. Będzie korzystania z boiska wielofunkcyjnego, z dogodnym dla nas placem zabaw, który będzie usytuowany przy szkole, tuż przy boisku szkolnym. Ponadto przenosząc przedszkole do szkoły, będziemy mieli również możliwość korzystania z dobroczynności, z pomocy dydaktycznych, które mamy w szkole, więc dzieciaki też będą miały możliwość większego rozwoju. Co jest dla nas ważne, również sala komputerowa z dostępem do komputerów dla dzieci, zwłaszcza tych najstarszych dzieci, sześciolatków, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne i tym samym przygotowują się do pójścia do szkoły, będą miały już kontakt z komputerem, z tym, co jest dla nich ważne. Ponadto jeszcze tutaj zwróciłam uwagę na obecność pani pielęgniarki w szkole, gdzie my w przedszkolu takowej nie mamy, a tutaj w szkole mamy takie możliwości. Ja tutaj tak pokrótce oczywiście przedstawiłam swoje jak gdyby argumenty do tego. Państwo byli w przedszkolach, widzieli jak one pracują, jak one wyglądają. Niejednokrotnie też jesteście rodzicami dzieci naszych przedszkolnych, więc widzicie jak to wszystko wygląda. Nasz pomysł na przeniesienie tego jest taki na ten moment. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli są pytania, jestem... Pani dyrektor, ja mam pytanie. A co pani sądzi o budowie całkiem nowego przedszkola na terenie miasta Lubawki? Już, żeby połączyć i to przedszkole Dworcowa i Szemrychowska. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie moje, jak mają wyglądać te posiłki, które będą dzieciom podawane w szkole, tak jak tutaj pani proponuje, bo one łącznie z tymi 15-latkami, 14-latkami, czy to będzie wydzielona sala?
Następne pytanie. Jak wygląda to, że Państwo mówią, że to jest sala gimnastyczna, na której tutaj będą mogły dzieci swoje tam przedstawienia prowadzić i tak dalej? Czy sala ma w tej chwili jakieś okienka przy zespole szkół, że ktoś tam może po prostu, że będzie można wcisnąć te dzieci na jakąś określoną godzinę, bo mi się wydaje, że ona jest obłożona od rana do wieczora, ale to jest, może się mylę, tak? I jeszcze teraz następne pytanie z tego, co Pani tutaj mówiła. Jak będzie wyglądała, będzie przychodzenie dzieci do tej sali komputerowej, której nie macie akurat w przedszkolu, a w szkole jest, bo ona, wydaje mi się, myślę, że ona jest na terenie szkoły, nie na terenie przedszkola, który miał być całkiem gdyby oddzielony od szkoły. Tak. Szanowni Państwo, na te wszystkie pytania odpowie Pani Dyrektor Agnieszka Kasprzyk-Żmudzińska, która odpowiada za organizację, że tak powiem, całej szkoły i zespołu szkolno-przedszkolnego. Oddaję głos Pani Agnieszce. Jeżeli Państwo sobie życzą, ja też również się w tym temacie wypowiem, ale oddaję głos Pani Agnieszce. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Ja pozwolę sobie, że wszystkie pytania zdążyłam zapisać. Jeżeli czegoś bym nie odpowiedziała na któreś pytanie, to bardzo proszę. Przewodniczący. Budowa nowego przedszkola. Proszę Państwa, nowe przedszkole jest jak najbardziej potrzebne, tylko musimy chyba patrzeć w innych kategoriach budowy. Dlaczego? Ponieważ w ostatniej, podczas projektowania tego budynku, w którym obecnie znajduje się zespół szkolno-przedszkolny, tak jak tutaj Pan Michał powiedział, było ono na 670 uczniów, tak? Natomiast reforma oświaty, gdzie zabrano nam gimnazjum i też ponad 200 uczniów, około 250 uczniów chodziło do gimnazjum. Ogromny niż demograficzny i zmniejszenie liczby uczniów. Najzwyczajniej w świecie w zespole szkolno-przedszkolnym będą stały, w Lubawce będą stały puste pomieszczenia. I aby tego uniknąć, już podczas budowy nowej części została Pani Burmistrz, została podjęta decyzja o wyposażeniu dolnej części parteru, w której w tej chwili przenoszone by było przedszkole z dworcowej, w malutkie toalety, więc inwestycji nie ma, w malutkie umywalki. Te sale są już dostosowane do przedszkolaków. Nie ma tak naprawdę w pierwszym etapie przeniesienia, nie ma kosztów takich inwestycyjnych, dużych kosztów inwestycyjnych, jeśli chodzi o przeniesienie dworcowej. Chciałabym, żeby Państwo patrzyli się na przeniesienie tych przedszkoli jako na nowe przedszkole, bo to jednak będzie nowe przedszkole. Tak jak my teraz jesteśmy w nowej szkole, tak samo to będzie nowe przedszkole. I jeżeli mamy pieniądze, 7 milionów, tak jak Państwo powołują się na Krzeszów, który obecnie teraz jest w trakcie budowy, na 4 oddziały, nie na 7, 7 milionów 100 tysięcy kosztuje wybudowanie i doposażenie, to chciałabym, żebyśmy te przedszkole, te pieniądze, które Państwo chcą przeznaczyć na, bądź chcieliby przeznaczyć na przedszkole, doposażyć to, które, gdzie mamy lokal. My mamy pomieszczenia. My tak naprawdę za parę lat będziemy użytkować tylko i wyłącznie 2/3 budynku. Po co ogrzewać, po co budować kolejne, inwestować w kolejny budynek, skoro ten będzie nie w pełni wykorzystany. Nie taki był zamysł w 2009 roku. Nikt nie przewidział reformy oświatowej, nikt nie przewidział aż tak dużego niżu demograficznego, który nastąpił, gdzie z oddziałów, w których na jednym roku były, w jednym roczniku były 4-3, teraz będziemy mieli 2. Bardzo rzadko się będzie zdarzał jeden oddział czy 3, tak? Natomiast mamy te możliwości. Ja chciałabym również zwrócić uwagę, że nie ma zagrożenia. To jest bardzo mocno przeanalizowane z organem prowadzącym, z referatem ludności, jaki jest przyrost tak naturalny, ile będziemy mieli uczniów. Nie ma zagrożenia dwuzmianowości. Nie ma zagrożenia, że nam braknie sal dla uczniów klasy szkoły podstawowej. To jest coś, co nie zostało zweryfikowane, a zostało powiedziane, więc chciałabym też zwrócić na to
uwagę. Jeśli chodzi o stołówkę, stołówka, proszę Państwa, i chciałabym jeszcze zwrócić na jedną uwagę. Przez dziesięciolecia w zespole szkół publicznych jeszcze, tak? Na początku szkoła podstawowa, później zespół szkół publicznych, później zespół szkolno-przedszkolny w Lubawce. Edukacja wczesnoszkolna była zawsze na parterze. Zawsze na parterze przy budynku na Mickiewicza. I byli gimnazjaliści. Krzywda tym dzieciom się nie działa, więc tutaj i tutaj jest jeszcze jeden argument. Dzieci w przedszkolu, czy w pierwszym etapie, czy w drugim etapie nie mogą się łączyć ze szkołą podstawową. I przy projektowaniu, przy rozmowach z projektantem jest to naprawdę, to jest pierwszy punkt, który jest podnoszony. Więc uważam, że budowa nowego przedszkola, nowego obiektu jest mało zasadna, dlatego że ten obiekt, który mamy, będzie w dwóch trzecich tylko i wyłącznie wykorzystany. Będą stały już niekiedy, na przykład ja mogę powiedzieć o swojej sali, gdzie mam salę języka polskiego i tam są organizowane tylko 5 do 7 zajęć w tygodniu, bo nie ma konieczności w tej sali prowadzenia zajęć. Nie ma konieczności, ona stoi de facto, jest wykorzystana tylko na 7 godzin tygodniowo. Więc nie ma potrzeby budowania, uważam, drugiego nowego przedszkola. Potraktujmy to przenoszenie jako właśnie nową budowę, nowe przedszkole. I to chciałabym, żebyśmy to w ten sposób potraktowali. Nie wiem, pani Ela. Pani dyrektor. Ja tutaj jak gdyby miałem zamysł, pytając o nowe przedszkole, łącznie z oddziałem żłobka, ponieważ nie mamy żłobka w Lubawce, w Krzeszowie powstanie. Pani przewodniczący, jeżeli mogę odpowiedzieć. Pani przewodniczący, żłobek to jest zupełnie inne finansowanie, zupełnie innego ministerstwa. I tutaj mówimy o dwóch różnych rzeczach. Przedszkole jest to Ministerstwo Edukacji i Nauki, natomiast żłobek jest to Ministerstwo Zdrowia. To są zupełnie inne wymogi, zupełnie inne podejście. Także tutaj, jeżeli mówimy o żłobku, jak najbardziej. Natomiast jeżeli mówimy o przedszkolu, to jest zupełnie dwie różne rzeczy. Dobrze. Jeszcze tutaj mam takie porównanie, tu już pani sama tutaj jak gdyby wywołała temat budowy przedszkola w Krzeszowie. Oni będą budować to przedszkole za 1,4 miliona swoich środków, ponieważ mają 6 milionów 137 tam z małym haczykiem dofinansowania. Tak. Był to program, nie mieli tego zapisane w strategii, tak, z tytułu aglomeracji wałbrzyskiej. Mieli tak. Tylko zapisane mieszkanie przedszkole w Pisarzowicach. Tutaj to był konkurs, gdzie do tego konkursu, z tego co sobie tutaj z IPAW-u ściągłem, stanęło 8 gmin. Czyli również my mogliśmy stanąć do tego konkursu, napisać wniosek i może by się udało, może nie. Akurat oni skorzystali i jeszcze 2 gminy tutaj w przedszkole w Marcinowicach i w Bożkowie. Ale teraz jeszcze chciałem nawiązać, bo tutaj, że to jest najkorzystniejsze, bo pan Michał nam powiedział, że to jest niewielki wkład finansowy. No nam jeszcze nie przedstawiono. Jak się kształtuje ten niewielki kształt finansowy? Jakie to są koszta przeniesienia teraz tej dworcowej i przystosowania na Mickiewicza tych? Ja mogę coś odpowiedzieć? Akurat tak się składa, że ja jestem z gminy Kamienna Góra i jest mi znana sytuacja, która jest przedszkolna, bo jestem również matką. Sytuacja wygląda następująco. W gminie Kamienna Góra nie było przedszkole bodajże w malutkie, w jeden oddział był w Krzeszowie, z tego co pamiętam. Natomiast zasoby były bardzo małe, panie burmistrzu. U nas zawsze było 7, w Lubawce było 7 oddziałów przedszkola. I teraz jest kwestia następująca. Jeżeli mamy teraz do dyspozycji, szkołę i mamy do dyspozycji przedszkole. Czy pan uważa, że dwie inwestycje? Gmina Krzeszów czekał 6 lat na przedszkole. Proszę sobie, panie przewodniczący, wczorajszą wypowiedź pana wójta posłuchać. Wójta gminy Kamienna Góra. 6 lat trwały wszystkie procedury i wszystko. Dzisiaj rozpoczyna się budowa. Nie wiem, czy my mamy czas 6 lat na przeniesienie. Ja nie mówię właśnie tutaj o czasie, ja tylko tutaj... Ale my nie mamy tego czasu, panie przewodniczący. Ja dlatego mam to świadomość, że nie mamy na chwilę obecną tego czasu na budowę nowego całkiem, bo musimy coś zrobić z tą... Dlatego, panie przewodniczący, staramy się z organem prowadzącym wykorzystać to, co mamy. Mamy świetną bazę lokalową. Wykorzystajmy ją w takich zasobach, jakich mamy, żebyśmy nie generowali kosztów kolejnego budynku, tylko
wykorzystali to, co mamy, na bazie tego, co mamy, tak? I jeśli chodzi, bo padło pytanie, ja sobie tutaj teraz zapisałam, posiłki. Jak będzie na parterze, w którym są już dostosowane, jest parter dostosowany ta w nowej części do przedszkola, tam są malutkie umywalki, malutkie toalety, w każdej sali jest malutka umywalka, jest dostęp do wody. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć sal. Jedna sala będzie salą stołówkową. Teraz jesteśmy wczoraj łącznie z panem burmistrzem, we wtorek, przepraszam, z panem burmistrzem, z panem projektantem, był wstępny plan ze strażą pożarną, jak ma to wyglądać zgodnie z nowymi przepisami. Teraz jesteśmy umówieni również, są prowadzone rozmowy z sanepidem, w jaki sposób dostosować. Natomiast chciałabym powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Pan powiedział o kosztach. Tutaj ja w koszty nie będę wchodziła. To jest inwestycja gminy, to jest inwestycja państwa, to jest inwestycja organu prowadzącego, radnych, nie jest inwestycją szkoły. Nas na to nie stać i my nie dysponujemy takimi środkami. Więc chciałabym, żeby o inwestycjach, o pieniądzach wypowiadał się tutaj organ prowadzący w osobie pana burmistrza lub referat inwestycji. Ja na temat kosztów rozmawiać nie będę. Ja mogę powiedzieć, jaką mamy bazę lokalową, czym dysponujemy, że absolutnie szkoła podstawowa i uczniowie szkoły podstawowej imienia żołnierzy Sybiru w Lubawce nie utracą nic na tym, że przedszkole zostanie przeniesione do szkoły. Chciałabym, drodzy Państwo, na to, co mamy, bazę lokalową, na świetną salę gimnastyczną, z której będą mogli korzystać zarówno uczniowie szkoły podstawowej, jak i przedszkola. Tak samo świetlica szkolna. Nie ma zajęć świetlicowych, to będą zupełnie oddzielne. Chciałabym również zaznaczyć jedną rzecz. Dzieci szkoły podstawowej nie mogą w żadnych zajęciach uczestniczyć z dziećmi z przedszkola. Są to dwie odrębne jednostki. W jednym budynku, ale dwie odrębne jednostki i musimy je w ten sposób traktować. My nie łączymy, my nie robimy oddziałów przedszkolnych. My dalej będziemy mieli dwie oddzielne jednostki w jednym, pod jednym adresem i tylko tyle. My nie możemy robić zajęć świetlicowych z dziećmi ze szkoły podstawowej. Dzieci będą miały zajęcia, nawet jeżeli zostaną, będą dzieci przedszkolne i będą dzieci szkolne. Osobno w różnych salach opieka. I chciałabym również zwrócić uwagę na to. Wiele tutaj, odkąd zostałam wicedyrektorem i pojawiał się problem rekrutacji, bardzo duży nabór naszym rychowskom ze względu na długość trwania przedszkola, na możliwość obiadów. Od września, proszę Państwa, każde dziecko zrekrutowane, przyjęte do przedszkola w Lubawce będzie mogło skorzystać z możliwości godzinnego opieki, więc tutaj mamy tak naprawdę same korzyści, same korzyści. Pani wicedyrektor, wiceprzewodnicząca ma do Pani pytanie. Dzień dobry Pani wicedyrektor. Ja chciałam zapytać o zapleczę właśnie lokalowe, szatnie. O tak. Szatnie. Jak to widzicie ze szatniami? Tam będzie jeszcze jedno pomieszczenie dotyczone na szatnie dla dzieci przedszkolnych? Chciałabym powiedzieć jedną rzecz, że mamy około 400 szafek. Teraz, w tym roku, chcielibyśmy doposażyć albo w miarę możliwości, chociaż rodzice klas pierwszych nie za bardzo chcą, aby uczniowie, bo to są za małe dzieci, korzystali z szafek. I tutaj się pojawia problem. Nie powiem Pani dokładnie, Pani Przewodnicząca, ile jest szafek, około 370, nie powiem dokładnie, natomiast nie wystarcza tylko na oddziały klas 1-2. Dlaczego? Dlatego, że nawet sami rodzice mówią, że korzystanie przez uczniów jest utrudnieniem. Natomiast jeszcze raz zaznaczam, to są szatnie dla klas szkoły podstawowej. Dzieci z przedszkola będą miały oddzielne szafki w oddzielnych pomieszczeniach z oddzielnym wejściem. Nie będą łączyły się z dziećmi ze szkoły podstawowej. Na tę chwilę, tak? Jeszcze chciałabym dopytać o plac zabaw. Rozumiem. To on będzie przenoszony, czy to będzie zupełnie nowy budowany na terenie szkoły?
Chciałabym powiedzieć, że plac zabaw będzie przeniesiony z ulicy Dworcowej zgodnie z planem, który jest. To są nowe urządzenia zakupione przez Radę Rodziców w świetnym stanie i z atestami, więc nie widzę konieczności zakupowania nowego placu zabaw, bo pieniądze i wkład rodziców, który był ogromny w zakup tego sprzętu, no nie wyrzucimy go, tak, bo on jest w świetnym stanie, więc on zostanie tylko przeniesiony. Teraz mamy plan, w które miejsce, natomiast jeszcze raz zaznaczam, nawet plac zabaw będzie odgrodzony od szkoły podstawowej. Będzie odgrodzony, że tylko będą z niego korzystały dzieci ze szkoły podstawowej. Przepraszam, ze przedszkola. Dziękuję. Proszę bardzo, radna Elżbieta Chabek. Pani wicedyrektor, ja mam takie pytanie, bo ja jestem oczywiście za przeniesieniem całym sercem, bo rozmawiając z rodzicami i temat, który jest poruszany, żeby przenieść to przedszkole, że będą mieli możliwość oddać dziecko do przedszkola i jednocześnie odprowadzić dziecko do szkoły, więc z tymi, z którymi rozmawiałam, wszyscy są za. Ale mam takie pytanie, ponieważ wiadomo, że nie ma możliwości przedłużenia pozwolenia na użytkowanie na ulicy Dworcowej. To już jest pewne chyba na 100%, prawda? Tak, nie będziemy wyburzać, stropów nie będziemy wylewać, bo to jest budowa w budowie, proszę Państwa. Jak przeczytał tutaj Pan Michał zastrzeżenia, tych 12 punktów, 13, przepraszam, to jest od budowy, od nowych stropów, po nowe ściany, po nowe schody, po nową klatkę schodową, wymiar. Także to jest budowa w budowie, to jest nowa budowa przedszkola. Jeszcze jedno pytanie. Tak, pani wicedyrektor, mam jeszcze jedno takie pytanie, ponieważ no jakieś tam dostosowanie, tam chodzi pewnie o wyjścia ewakuacyjne na pewno. Proszę mi powiedzieć, w jak krótkim czasie można już by było te dzieci przeprowadzić? Czyli z dniem 1 września dzieci mogły już by wejść do nowego przedszkola, tak? Pani radna, my nie mamy wyjścia. My musimy z dniem 1 września 2020 roku przenieść, ponieważ to, co powiedziałam i to, co będę mówić zawsze, zastrzeżenia, które ma Straż Pożarna, decyzja, którą otrzymaliśmy, jest jednoznaczna. Ten budynek zagraża zdrowiu i życiu naszych podopiecznych. Więc nie możemy na tę chwilę i nie mamy wyjścia, żeby tego nie zrobić. Nikt nam nie przedłuży pozwolenia na użytkowanie tego budynku. Ja jeszcze chciałabym zaznaczyć, że pojawiały się też, tak jak mówię, gorący temat i z wieloma osobami rozmawiamy, że wybudowanie nowego przedszkola, skoro świetlice w Opawie wybudowano za tyle, więc można wybudować nowe przedszkole. Ale chciałabym powiedzieć, że to jest budynek użyteczności publicznej. Musi spełnić taki budynek, są ogromne i koszty są ogromne. Więc jeżeli my mamy na przebudowę jedną trzecią tego, co byłoby wybudowanie i mieć wszystko w jednym miejscu logistycznie, praca, zupełnie inna praca jest. Proszę sobie wyobrazić komfort pracy, kiedy mamy wszystkich nauczycieli razem. Także to nawet nie ma o czym mówić, tak? My musimy 1 września dzieci wprowadzić do nowego obiektu. Dziękuję bardzo. Dworcowa. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze tutaj zadać pytanie? Proszę bardzo, radna Aldona Ochmowska. Dzień dobry Państwu. Ja chciałam powiedzieć tak. Drodzy Państwo, jeżeli dwie panie dyrektor, fachowcy w tej dziedzinie, zainteresowani najbardziej tym tematem od nas wszystkich, przedstawiają nam całą sytuację w ten sposób, to chyba nie trzeba nic dodawać, nic ujmować. Chyba jest to najlepsze wyjście. Zresztą ja widzę w naszej szkole w Miszkowicach, kiedy przenieśliśmy te małe dzieciaki z budynku małej szkoły do dużej, jest zupełnie inne, zupełnie inaczej. Dzieciaki się czują naprawdę dużo lepiej. Te starsze czują się bardzo opiekuńczo nad tymi maluchami, nawet jak się gdzieś pojawią, przy mamy wspólny budynek jeden. Ja uważam, że jest to najlepsze wyjście z sytuacji. A już mówię, jak fachowcy nam o tym mówią w taki sposób, to chyba nie jesteśmy w stanie mówić o tym inaczej. Ci ludzie są zainteresowani najbardziej tematem. Dziękuję.
Pani Aldonko, ja tylko tutaj ad vocem do pani wypowiedzi. My nie mamy wyjścia na chwilę obecną, tak? Tutaj nie chodzi już o budowę i tak dalej, ale nie ma wyjścia zgodnie z tym, co nam przedstawił tutaj pan Michał. Także to już jest, to jest jedyne rozwiązanie. Tutaj pani Ela Chrapek się zgłasza. Jeszcze? Proszę państwa, grupa radnych, znaczy się komisja rewizyjna, w ubiegłym roku byliśmy właśnie, oglądaliśmy wszystkie pomieszczenia w szkole. Być może pewnie pozostali radni nie byli, więc to jest też taka moja propozycja, żebyście państwo się wybrali albo umówimy się na komisję taką, żeby tam obejrzeć. Naprawdę szkoła wygląda XXI wiek i tak jak wszyscy mówią, jest to najlepiej wyposażona szkoła w naszym powiecie i najbardziej bezpieczna. I już na pewno czy nie, wykorzystajmy to, co mamy dobrego, fajnego, to, co możemy dostosować w szybkim tempie i nie za duże pieniądze i czas oczekiwania. Bo nawet gdybyśmy mieli na to czas i pieniądze, żeby budować to nowe przedszkole, to tak jak tutaj pani dyrektor mówi, spada nam liczba urodzeń dzieci i tych dzieci będzie coraz mniej. I być może, że przypuszczam, że warunki, które stworzymy teraz rodzicom w tym nowym przedszkolu, może będzie tak, że nie będziemy dopłacali do przedszkoli w Kamiennej Górze, gdzie rodzice wożą, ponieważ na Dworcowie było 4 godziny. Teraz będzie do 10 godzin. Będzie posiłek, będzie opieka. I wykorzystajmy te atuty, bo to są bardzo ważne rzeczy. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, radny Mariusz Głód. Ja może mam pytanie takie stricte techniczne, bo rozmawiamy o przenosinach przedszkola, ale my nie wiemy, czy pan w ogóle wyrazi zgodę na otwarcie tych oddziałów. Czy tutaj z względu od nas jest jakieś pismo od IPAW-u, żebyśmy mogli tam w ogóle otworzyć te oddziały? Chciałabym powiedzieć, to pytanie było do mnie, rozumiem? Jak pani dyrektor ma wiedzę, to bardzo proszę. Mam wiedzę na ten temat. IPAW nie wyraża, nie ma, w ogóle nie jest decyzyjny w tym temacie. W tym temacie decyzyjny jest Straż Pożarna, Sanepid, rzeczoznawca, projektant, projekt, jak to wszystko będzie, kuratorium, bo oczywiście będzie kolejna ustawa, uchwała Rady Gminy na temat sieci szkół, która musi, ale nie IPAW. IPAW w tym temacie nie ma, że tak powiem, nie jest instytucją decyzyjną. Dobrze, a jak została oszacowana kwota zwrotu do IPAW-u za to, że przerwiemy projekt? Na te pytania proszę, żeby kierować je do pana burmistrza i do referatu inwestycyjnego. Ja bardzo proszę, jeżeli... Ja bardzo bym prosił pana burmistrza czy pana Michała Salato o odpowiedź na to pytanie. Dobrze, to jak skończymy, że tak powiem, czy są jeszcze do mnie jakieś pytania? Szanowni państwo, macie pytanie do pani wicedyrektor? Nie widzę, także dziękuję bardzo pani wicedyrektor. Bardzo proszę pana burmistrza albo pana Michała Salatę o odpowiedź na pytanie pana radnego Mariusza Głowę. Dziękuję państwu bardzo za wysłuchanie. Dziękujemy bardzo. Jeśli chodzi o kontakt z instytucją pośredniczącą, z IPAW-em, tak jak tutaj pani wicedyrektor wspomniała, IPAW nie decyduje o tym, co my zrobimy, jedynie on dyspozycyjny był, jeśli chodzi o wydawanie tych środków. I tutaj, jeżeli my zmieniamy część z tą, którą przebudowaliśmy za dofinansowanie, no to po prostu w tym zakresie musielibyśmy zwrócić środki. Było już rozmowy z IPAW-em w tym temacie. Jeszcze na tą chwilę są szacunki, tak, bo to na dzień, powiedzmy, złożenia wniosku, że już ostateczna jest decyzja. Tutaj jeszcze też czekaliśmy na to, że dali nam informację. Taka szacunkowa kwota to powinno być około 300 tysięcy złotych. Może być to mniej, może być troszkę więcej, ale no przy dofinansowaniu, jakie było, no to też bardzo duża kwota była dofinansowania, tak? Więc ten zwrot częściowy za ten parter to mogłoby wynieść około 300 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa ma pytania dotyczące zagadnienia? Także dziękuję bardzo panu Michałowi, panu burmistrzowi, panią dyrektor. Także szanowni państwo, bazę lokalową znamy i czekamy teraz tutaj od państwa na od pana burmistrza na dokładne wyliczenia kosztów. Przechodzimy do... Pan Marek?
Panie Marku, proszę. Ja mam tylko taką prośbę, bo temat jest no, ważny, myślę, jak nie najważniejszy na tą chwilę. Czy nie warto by było, bo tak naprawdę no, mało było takich informacji konkretnych, tak? Czyli jakichś tam, nie wiem, kosztów i tak dalej. Czy moglibyśmy, ja mam taką prośbę, czy moglibyśmy się spotkać, nie wiem, może na sesji nadzwyczajnej, tylko w tym temacie za jakiś czas uzgodnić z Urzędem Miasta, kiedy oni będą przygotowani już konkretnie z tą koncepcją, żebyśmy wiedzieli koszty, terminy, jakiś harmonogram. No i wtedy po prostu siąść przy stole i żebyśmy wiedzieli o jakichś bardziej konkretniejszych rzeczach. Proszę bardzo, zastępca burmistrza. Tutaj no, zgadzam się z panem Markiem, z panem Mariuszem. Rozumiemy wszystkich państwa, że chcielibyście tutaj konkretne informacje. Ja bardzo też chciałbym przekazać wam jak najdokładniejsze informacje. Niestety są na dzisiaj szacunki, ponieważ chcieliśmy jakby przepracować z państwem najpierw to zielone światło, tak, że to jest dobra decyzja, żebyśmy wszyscy byli o tym przeświadczeni. Szacunki niestety na tą chwilę, oczywiście my pracujemy równolegle, nie czekamy tutaj na tą dyskusję, jedynie szacunki są takie, że tak jak przedstawił pan Michał, około 300 tysięcy IPAF, będzie też projekt, prawda, będą koszty budowlane, bo też jakieś będą, nie oszukujmy się. I jak najbardziej dziękuję tutaj za te pytania, za wszelkie wątpliwości i bardzo chętnie na takiej sesji z państwem byśmy się spotkali. Może ja nawet proponuję, zróbmy tą sesję właśnie na terenie przyszłego, mam nadzieję w niedalekiej przyszłości, przedszkola, bo to też łatwiej, prawda? Wtedy zobaczymy konkretnie, gdzie, co będzie stało, a my przygotujemy jak najbardziej dokładne już wtedy kwoty dla państwa. Ja bym panie burmistrzu proponował to raczej na komisji, żebyśmy to na komisji właśnie wyjazdowej, w cudzysłowie tak, na terenie, bezpośrednio w szkole ten temat. No oczywiście, to już. Tematem się pan wspomniał, żeby były już jakieś no, gotowe wyliczenia, żebyśmy wiedzieli do czego się odnieść. Proszę bardzo, radny Oskar Majdę. Tak, ja mam tutaj pytanie właśnie do pana burmistrza w tej sprawie, tej dokumentacji. Zadałem wcześniej pytanie odnośnie terminu. No ponieważ mamy koniec stycznia, mamy tak naprawdę 8 miesięcy do uruchomienia przedszkola. Panie burmistrzu, stąd pytanie, ile potrzebujecie jako urząd do czasu do przygotowania tej całej dokumentacji, tych wszystkich wyliczeń? Chcieli w tej sprawie właśnie zwołać osobną komisję, całkowicie osobną mi się wydaje, oraz nawet sesję nadzwyczajną, ponieważ jest to bardzo zaawansowany temat, najważniejszy mi się wydaje aktualnie w gminie, ponieważ stoimy pod bramką, no i musimy zacząć działać. Zgadzam się z panem, postaramy się to jak najszybciej zrobić, powiadomimy państwa, tu jesteśmy w stałym kontakcie z panem przewodniczącym, czyli rozumiem, mamy dogadane, spotykamy się na komisji w szkole, my jak naj, te szacunki będą jak najbliższe. No i a tylko sobie pozwolę nie zgodzić się z jedną rzeczą, że równie ważnym jest temat odpadów na dzisiaj oczywiście. Proszę bardzo, pan radny Mariusz Gut. Ja chciałem tylko tutaj dodać do pana zastępcy, że jak będzie również projekt, bo najlepiej będzie, jeżeli będziemy widzieć, gdzie te klasy będą, co będzie przebudowane, co będzie zrobione, żebyśmy mogli wtedy ewentualnie wnosić jakiekolwiek uwagi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pani wiceprzewodnicząca. Ja naprawdę prosiłabym, żeby to było jak najszybciej, ponieważ niebawem ruszą zapisy znowu do przedszkoli. Dzieci 5-6-letnie mają obowiązek przedszkolny, więc dobrze by było, żeby rodzice też wiedzieli, na czym stoją, gdzie te dzieci będą posyłani od września i jak to będzie wszystko wyglądało. Także bardzo, bardzo nalegam, żeby było to w trybie niezwłocznym. Dziękuję serdecznie za te wszystkie głosy. Ruszamy tutaj pełną parą. W takim razie teraz mamy, rozumiem, zielone światło. Jesteśmy wszyscy przygotowani co do słuszności tej inwestycji, przekonani co do słuszności. I no, dużo łatwiej będzie nam się pracowało teraz i szybciej. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania do zastępcy burmistrza? Nie mam. Przechodzimy, szanowni państwo, do następnego punktu porządku obrad. Są to odpowiedzi na
interpelacje i zapytania radnych. Pozwolicie Państwo, że wiceprzewodnicząca odczyta. Mamy jedną odpowiedź, która wpłynęła do biura Rady z poprzedniej sesji. Udzielenie odpowiedzi na zapytanie. Po podstawie prawnej, w odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 16 grudnia 2020 roku, data wpływu do biura Rady 23 grudnia 2020, udziela się odpowiedzi w poniższej treści. A1. Tak, gmina złożyła wnioski w naborze Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w terminie do 30 września 2020 roku. Złożone zostały 4 wnioski na inwestycję pod nazwą. Pierwsze, remont i zagospodarowanie nieruchomości zlokalizowane przy ulicy Bocznej 13 w Lubawce na kwotę 5 600 000. 2. Budowa zatoki autobusowej w Lubawce przy ulicy Pocztowej i Ogrodowej wraz z otoczeniem na kwotę 1 200 000. 3. Remont i przebudowa zabytkowego budynku ratusza w Lubawce na kwotę 1 500 000. 4. Łączy nas dóbr, wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturalnego dla aktywizacji turystycznej na terenie Bramy Lubawskiej w mikroregionie Zaclesz, drugi etap inwestycji, zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Łukówce na kwotę 4 800 000. Żaden z powyższych wniosków nie otrzymał dofinansowania. Gmina nie otrzymała żadnego pisma wyjaśniającego od Prezesa Rady Ministrów, uzasadniającego, dlaczego nasze wnioski zostały pominięte w przyznawanych do dofinansowania. W imieniu jednostek samorządu terytorialnego prezydent miasta Wałbrzycha, pan Roman Szołemyj, w dniu 14 grudnia 2020 roku wystosował prośbę do pana premiera Mateusza Morawieckiego o transparentność związaną z naborem i podziałem środków publicznych Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Skan pisma stanowi załącznik numer 1 do niniejszej interpelacji. A2. W kolejnym naborze w terminie do 28 grudnia 2020 roku gmina Lubawka złożyła 3 wnioski na inwestycje lokalne. Ponowione zostały wnioski na remont i zagospodarowanie nieruchomości zlokalizowane przy ulicy Bocznej 13 w Lubawce na kwotę 5 600 000. 2. Budowa zatoki autobusowej w Lubawce przy ulicy Pocztowej i Ogrodowej wraz z otoczeniem na kwotę 1 200 000. 3. Remont i przebudowa zabytkowego budynku ratusza w Lubawce na kwotę 1 500 000. A3. Posiadamy czynne pozwolenie na budowę budowy zatoki autobusowej w Lubawce przy ulicy Pocztowej i Ogrodowej wraz z otoczeniem oraz dokumentacją projektową. Aktualizacja kosztorysu nastąpi po uzyskaniu decyzji, czy zadanie uzyska dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. A4. Koncepcja projektu zakładała jak najmniejszą ingerencję w teren. Stąd nie było projektowane klasyczne ogrodzenie, które mocno ingerowałoby w odbiór zagospodarowania cypla mieszkowickiego. W związku ze zgłoszoną interpelacją projektant zaproponował ogrodzenie, koncepcja w założeniu. Szacowny koszt około 10 000 zł netto. Wykonanie zaproponowanego rozwiązania można rozważyć przy realizacji zabezpieczeń ścieżki, których wykonanie planowane jest na 2021 rok. Podpisano zastępca burmistrza miasta Lubawka, pan Sławomir Antoniewski. To już jest wszystko, pani wiceprzewodnicząca. Ja mam tutaj tylko adwokatem do pana zastępcy burmistrza dotyczące tej odpowiedzi, czy te ogrodzenie to musi być w tej formie, którą nam pan przedstawił, czy możemy jeszcze znaleźć to coś takie może mniej agresywnego, jak tutaj to, co jest przedstawione na tej wizualizacji do tego placu zabaw. Panie przewodniczący, ja myślę, że spotkajmy się i myślę, że wszystko jest jeszcze do zmiany. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy pan zastępca burmistrza chce odpowiedzieć na pytanie z dzisiejszej sesji? Z dzisiejszej sesji to, co już odpowiedziałem na tą chwilę, jeśli chodzi o tę pomoc dla tych terenów górskich, a prosiłbym panią Jowitę Martyńską, żeby odpowiedziała na pytania, które dotyczyły właśnie referatu. Proszę bardzo, panią Jowitę. Chciałabym odpowiedzieć na pytanie pani radnej odnośnie dofinansowania pieców na rok 2021, wymiany pieców. Chciałam Państwu powiedzieć, że w budżecie gminy na ten rok są zaznaczone środki przewidziane na dotacje dla mieszkańców finansującą wymianę źródeł ciepła nieekologicznych na nowe ekologiczne.
z tym, że źródłem pokrycia środków na ten cel są pieniądze uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Przymierzamy się do czwartej edycji tego programu, tak jak było w trzech latach wcześniejszych, z tym, że w ostatnim okresie Wojewódzki Fundusz zmienił zasady udzielania dofinansowania dla gmin, zmienił się zarówno zakres przedmiotowy, jak i zakres podmiotowy. Nie mogą już zgodnie z wytycznymi aktualnego programu korzystać z dofinansowania domy jednorodzinne. Te mogą korzystać tylko i wyłącznie z dofinansowania programu Czyste Powietrze. I zmienił się też zakres wykonawstwa, czyli zakres uznania wydatkowanych środków. Aktualnie wprowadzony jest zapis, który mówi o zaliczeniu środków wydatkowanych wyłącznie w roku 2020. Uchwała Rady obowiązująca od 2017 roku, zmieniona w 2019, pozwalała rozliczać środki wydatkowane od 2016 roku. W związku z tym, żeby nie było problemów później z interpretacją i ze zwrotem kosztów na rzecz mieszkańców naszej gminy, wystąpiliśmy pisemnie o zajęcie stanowiska, czy możemy wydatkować tak, jak mamy w uchwale Rady, czy musimy dokonać zmiany i korekty do aktualnie obowiązujących wytycznych Wojewódzkiego Funduszu. Po otrzymaniu takich informacji będzie przygotowywany projekt zmiany uchwały Rady Gminy i po tym dopiero będzie mógł być ogłoszony nabór środków. Czy jest to informacja wystarczająca? Tak, pani. Proszę, panie kierownik, dziękuję bardzo. I jeszcze mam takie pytanie, czy jak już będzie wszystko jasne z ramienia województwa, czy możemy liczyć na taką oficjalną informację ze strony urzędu? Każdorazowo informacja jest podawana o ogłoszeniu terminu naboru wniosku, jest podawana do wszystkich mediów, czyli oprócz informacji na stronie internetowej, informacji na Facebooku i informacji na stronie lokalnych tutaj mass mediów, można też było takie informacje uzyskać z ogłoszeń wywieszanych na słupach i w tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw. Dziękuję. I jeszcze, jak pani przewiduje czasowo, ile to tam może potrwać? Informacji uzyskanych wstępnie od pracownika Wojewódzkiego Funduszu możemy oczekiwać na interpretację około miesiąca. Dziękuję ślicznie. Dziękuję również. I teraz odpowiadając, jeżeli państwo pozwolą, na drugie pytanie zadane przez pana radnego Marka Szoty odnośnie tego, dlaczego gmina wydzierżawia grunty na 3 lata. Chciałam państwu powiedzieć, że termin 3 lat jest terminem ustawowym, głównym terminem ustawowym narzuconym przepisami prawa ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dzierżawa, najem jest procesem reglamentowanym przez reżim prawny ustawy o gospodarce nieruchomościami. Tak jak wielokrotnie państwu było tłumaczone na komisjach rady, okres możliwości dzierżawy bezprzetargowej zamyka się na czas do 3 lat. Wszelkie działania powyżej 3 lat wymagają zgody rady. Ponieważ umowy, które są zazwyczaj w obiegu prawnym, są umowami bezprzetargowymi, czyli zawieranymi albo w okresie do 3 lat, albo za zgodą rady. Zastosowanie ma przepis artykułu 37 ust. 4, który mówi, że zawarcie umów dzierżawy na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony wymaga zgody rady. Każdorazowo do państwa występujemy z takimi wnioskami i dodatkowo chciałabym wskazać, że gmina według stanowiska radnych nie ma określonego programu, który wskazywałby na możliwość powierzenia tych zadań burmistrzowi, ponieważ radni dotychczas chcieli mieć nadzór nad sposobem gospodarowania mieniem i stąd była decyzja każdorazowo rady na początku kadencji, że nie tworzymy programu gospodarowania zasobem, tylko radni nadzorują zakres gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa. Stąd bierze się ten okres 3 lat, a nie jakiś inny. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Z tego, co zrozumiałam, pan zastępca burmistrza już na wszystkie pytania odpowiedział, tak? Tak, resztę odpowiemy. Reszta na piśmie, tak? Płynie do Biura Rady. Dobrze. Także dziękuję. Wyczerpaliśmy ten punkt porządku obrad. Zanim przejdziemy do następnego punktu bloku uchwał, zarządzam 15 minut przerwy.
Tak, wznawiam obrady, Szanowni Państwo. Przechodzimy do punktu 7. Jest to dyskusja nad projektami uchwał oraz przyjęcie uchwał w sprawie. Przechodzimy do pierwszej uchwały. Pierwszą uchwałę przedstawi nam pani kierownik, tak? Aldona Popatkowska. W sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny dla gminy Lubawka na lata 2021-2023. Tak? Tak. Słyszymy się? Tak, słyszymy się. Dzień dobry. Uchwała Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny dla gminy Lubawka na lata 2021-2023. Po podstawie prawnej Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się gminny program wspierania rodziny na lata 2021-2023. Przepraszam pani Aldonko, pani skarbnik, proszę o wyłączenie głosu. Co? Proszę o wyłączenie mikrofonu, pani skarbnik. Ja mam głośnik? Tak, ma pani włączony. O, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani kierownik, kontynuować. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lubawka. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, treść projektu uchwały była omówiona na posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej. Czy macie jakieś wnioski bądź uwagi? Nie widzę. Stwierdzam kworum. Przechodzimy do głosowania. Michał Ołdak, jestem za przyjęciem uchwały. Wiceprzewodnicząca Izabela Stawar-Lubiak. Jestem za. Radna Elżbieta Chrapek. Jestem za. Radny Rafał Czura. Jestem za. Radna Ewa Garbień. Jestem za. Radny Mariusz Gut. Jestem za. Radny Krzysztof Jawor. Nieobecny, niepodłączony. Usprawiedliwia się pan Krzysztof, także mamy usprawiedliwioną nieobecność. Radny Wiesław Król. Jestem za. Radny Oskar Najdek. Jestem za. Radna Aldona Ochmańska. Jestem za. Radny Leszek Osmolak. Jestem za. Radny Andrzej Taszkowski. Jestem za. Radny Marek Szota. Jestem za. Radny Piotr Witrowski, niepodłączony, nieobecny. Radny Mariusz Strzyżny. Jestem za. Stwierdzam, że Rada Miejska 13 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie. Przechodzimy do uchwały 7.2. Bardzo proszę panią kierownik, pani kierownik Aldonie Popatkowskiej, bardzo dziękuję w każdym razie. Panią kierownik Jowitę Matyńską o przedstawienie treści projektu uchwały. Pani Jowito, proszę mikrofon włączyć. Proszę bardzo. Uchwała Jest Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Po podstawie prawnej Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Punkt 1. Część działki gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 179 o powierzchni 176 m kwadratowych położonego w obrębie 3 Lubawki przy ulicy Sienkiewicza z przeznaczeniem na cele rolne jako ogród przydomowy. Punkt 2. Część działki gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 901/2 o powierzchni 106 m kwadratowych położonego w obrębie 3 Lubawki przy ulicy Dolnej z przeznaczeniem na cele rolne jako ogród przydomowy. Punkt 3. Część działki gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 901/2 o powierzchni 106 m kwadratowych położonego w obrębie 3 Lubawki przy ulicy Dolnej z przeznaczeniem na cele rolne jako ogród przydomowy. Punkt 4. Część działki gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 715/3 o powierzchni 131 m kwadratowych położonego w obrębie 3 Lubawki przy ulicy Kruczej z przeznaczeniem na cele rolne jako ogród przydomowy. Punkt 5.
Część działki gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 661/2 o powierzchni 255 m2 położonego w obrębie trzecim Lubawki przy ulicy Zakopiańskiej z przeznaczeniem na cele rolne jako ogród przydomowy. Punkt 6. Budynek użytkowy, garażowy wraz z działką gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 190/15 o powierzchni 26 m2 położony w obrębie trzecim Lubawka przy ulicy Dworcowej. Punkt 7. Część działki gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 560/3 o powierzchni 266 m2 położonego w obrębie trzecim Lubawki przy ulicy Cmentarnej. Punkt 8. Część działki gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 379/2 o powierzchni 150 m2 położonego w obrębie trzecim Lubawka przy ulicy Karkonoskiej z przeznaczeniem podprowadzenie działalności gospodarczej. Punkt 9. Działki gruntu oznaczone numerami geodezyjnymi 3 i część działki 56/2 o łącznej powierzchni 1 hektar 202 hektara położone w obrębie okrzeszyn z przeznaczeniem na cele rolne. Punkt 10. Część działki gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 152/17 o powierzchni 150 położonego w obrębie Chełmsko-Śląskie przy ulicy Ogrodowej z przeznaczeniem na cele rolne jako ogród przydomowy. Punkt 11. Budynek użytkowy, gospodarczy o powierzchni 225 m2 wraz z częścią działki gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 162 o powierzchni 380 m2 położonego w obrębie Chełmsko-Śląskie przy ulicy Starorynkowej. Punkt 12. Część działki gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 152/17 o powierzchni 271 m2 położonego w obrębie Chełmsko-Śląskie przy ulicy Ogrodowej z przeznaczeniem na cele rolne jako ogród przydomowy. Punkt 13. Część działki gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 362/1 o powierzchni 400 m2 Chełmsko-Śląskie przy ulicy Słonecznej z przeznaczeniem na cele rolne jako ogród przydomowy. Punkt 14. Działka gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 75/1 o powierzchni 0,1 hektara położonego w obrębie Błażejów z przeznaczeniem na cele rolne. Punkt 15. Działka gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 253 o powierzchni 0,22 hektara położonego w obrębie okrzeszyn z przeznaczeniem na cele rolne. Punkt 16. Część działek gruntu oznaczonego numerami geodezyjnymi 183, 184, 185, 186 oraz 249 o łącznej powierzchni 0,44 hektara położonego w obrębie Błażejów z przeznaczeniem na cele rolne. Punkt 17. Część działki gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 162 o powierzchni 222 m2 położonego w obrębie Chełmsko-Śląskie przy ulicy Starorynkowej z przeznaczeniem na cele rolne jako ogród przydomowy. Punkt 18. Budynek użytkowy, gospodarczy o powierzchni 12 m2 wraz z częścią działki gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 162 o powierzchni 12 m2 położonego w obrębie Chełmsko-Śląskie przy ulicy Starorynkowej. Punkt 19. Część działki gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 126/24 o powierzchni 200 m2 położonego w obrębie Chełmsko-Śląskie przy ulicy Lubawskiej z przeznaczeniem na cele rolne jako ogród przydomowy. Punkt 20. Działka gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 29 o powierzchni 1 hektar 19 hektara położonego w obrębie Błaszkowa z przeznaczeniem na cele rolne. Punkt 21. Część działki gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 362/1 o powierzchni 500 m2 położonego w obrębie Chełmsko-Śląskie przy ulicy Kolonia z przeznaczeniem na cele rolne jako ogród przydomowy. Punkt 22.
część działki gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 362/1 o powierzchni 500 m kwadratowych położonego w obrębie Chełmsko-Śląskiej przy ulicy Kolonia z przeznaczeniem na cele rolne jako ogród przydomowy. Punkt 23. Część działki gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 162 o powierzchni 300 m kwadratowych położonego w obrębie Chełmsko-Śląskiej przy ulicy Starorynkowej z przeznaczeniem na cele rolne jako ogród przydomowy. Punkt 24. Budynek użytkowy wraz z działką gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 170/3 o powierzchni 22 m kwadratowych położony w obrębie okrzeszyn. Punkt 25. Część działki gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 126/20 o powierzchni 282 m kwadratowych położona w obrębie Chełmsko-Śląskiej przy ulicy Lubawskiej z przeznaczeniem na cele rolne jako ogród przydomowy. Punkt 26. Część działki gruntu oznaczona numerem geodezyjnym 178/1 o powierzchni 0,62 hektara położona w obrębie okrzeszyn z przeznaczeniem na cele rolne. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lubawka. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo Panie Jowicie. Szanowni Państwo Radni, treść projektu uchwały była omawiana na posiedzeniu komisji. Czy macie jakieś wnioski bądź uwagi w treści projektu uchwały? Nie widzę, stwierdzam kworum, przechodzimy do głosowania. Michał Ołdak, jestem za przyjęciem uchwały, wiceprzewodnicząca. Jestem za. Radna Elżbieta Chrapek. Jestem za. Radny Rafał Czura. Jestem za. Radna Ewa Garbień. Jestem za. Radny Mariusz Głód. Jestem za. Radny Krzysztof Jawor. Nie ma. Nieobecny. Radny Wiesław Król. Jestem za. Radny Oskar Najdek. Jestem za. Radna Aldona Okmańska. Jestem za. Radny Leszek Osmolak. Jestem za. Radny Andrzej Ptaszkowski. Jestem za. Radny Marek Szota. Jestem za. Radny Mariusz Zgrzyzny. Jestem za. Stwierdzam, że Rada Miejska 13 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie. Przechodzimy do uchwały następnej. 7.3. Bardzo proszę Panią Jowitę o przedstawienie treści projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej. Po podstawie prawnej Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 505/37 o powierzchni 0,1072 hektara położonej w obrębie trzecim Lubawki przy ulicy Wiejskiej, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer JG1/12718/2 w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lubawka. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo Pani Jowicie. Szanowni Państwo, treść projektu uchwały również omawiana na posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej. Czy macie jakieś wnioski bądź uwagi do treści projektu uchwały? Nie widzę. Stwierdzam kworum. Przechodzimy do głosowania. Michał Ołdak, jestem za podjęciem uchwały. Wiceprzewodnicząca Izabela Sawa-Żubiak. Jestem za. Radna Elżbieta Chrapek. Jestem za. Radny Rafał Czura. Jestem za. Radna Ewa Garbień. Jestem za. Radny Mariusz Głód. Jestem za. Radny Krzysztof Jawor. Niepodłączony. Radny Wiesław Król. Jestem za. Radny Oskar Najdek. Za. Radna Aldona Okmańska. Jestem za. Radny Leszek Osmolak. Jestem za. Radny Andrzej Ptaszkowski. Za. Radny Marek Szota. Jestem za. Radny Piotr Wiktorowski, niepodłączony. Radny Mariusz Zgrzyzny. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Miejska 13 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie. Przechodzimy do uchwały 7.4. Bardzo proszę Panią Jowitę o przedstawienie treści projektu uchwały. Uchwała
Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej. Po podstawie prawnej Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 858/6 o powierzchni 0,2653 hektara położonej w obrębie trzecim Lubawki przy ulicy Sudeckiej, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer JG1K/12718/2 w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lubawka. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo, Panie Jowicie. Szanowni Państwo, treść projektu uchwały również była omawiana na posiedzeniu Komisji Łączonych. Czy macie jeszcze jakieś wnioski bądź uwagi do treści projektu? Nie widzę, stwierdzam kworum. Przechodzimy do głosowania. Michał Ołdak, jestem za podjęciem uchwały. Wiceprzewodnicząca Izabela Stawarz-Łopiak. Jestem za. Radna Elżbieta Chrapek. Jestem za. Radny Rafał Czura. Jestem za. Radna Ewa Garbień. Jestem za. Radny Mariusz Głód. Jestem za. Radny Krzysztof Gawor niepodłączony. Radny Wiesław Król. Jestem za. Radny Oskar Najdek. Jestem za. Radna Aldona Ochmańska. Jestem za. Radny Leszek Osmolak. Jestem za. Radny Andrzej Ptaszkowski. Jestem za. Radny Marek Szota. Marku, jestem za. Dziękuję. Radny Mariusz Zbrzyzny. Jestem za. Stwierdzam, że Rada Miejska 13 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie. Przechodzimy do uchwały 7.5. Bardzo proszę Panią Kierownik Jowitę Martyńską o przedstawienie treści projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej. Po podstawie prawnej Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 858/5 o powierzchni 0,2963 hektara położonej w obrębie trzecim Lubawki przy ulicy Sudeckiej, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer JG1K/12718/2 w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lubawka. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo Pani Kierownik. Szanowni Państwo, treść projektu uchwały również była omawiana na posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej. Czy macie jakieś wnioski bądź uwagi do treści projektu uchwały? Nie widzę. Stwierdzam kworum. Przechodzimy do głosowania nad treścią projektu uchwały. Michał Ołdak, jestem za podjęciem uchwały. Wiceprzewodnicząca Izabela Stawarz-Łopiak. Radna Elżbieta Chlapek. Jestem za. Radny Rafał Czura. Jestem za. Radna Ewa Garbień. Jestem za. Radny Mariusz Głód. Jestem za. Radny Krzysztof Jawor niepodłączony. Radny Wiesław Król. Jestem za. Radny Oskar Najdek. Jestem za. Radna Aldona Ochmańska. Jestem za. Radny Leszek Osmolak. Jestem za. Radny Andrzej Ptaszkowski. Jestem za. Radny Marek Szota. Jestem za. Radny Piotr Wiktorowski niepodłączony. Radny Mariusz Zbrzyzny. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Miejska 13 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie. Przechodzimy do uchwały 7.6. Bardzo proszę Panią Jowitę o przedstawienie treści projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej.
Po podstawie prawnej Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 7 w budynku numer 3 położonym w Lubawce przy ulicy Długosza wraz z udziałem w wysokości 12,70% w nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 357/2 o powierzchni 1021 m2 położonej w obrębie trzeciej Lubawki, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer JG1/4938/1 w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze. Paragraf 2. Nieruchomość lokalowa znajdująca się w budynku, o którym mowa w paragrafie 1 uchwały, podlega sprzedaży zgodnie z uchwałą numer 14/310/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży oraz udzielania bonifikat od ceny nabycia komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w zasobach gminy Lubawka. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lubawka. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo pani kierownik. Szanowni państwo, treść mojej uchwały była omówiona na posiedzeniu komisji. Czy macie jeszcze jakieś wnioski bądź uwagi do treści projektu? Nie widzę, stwierdzam kworum. Przechodzimy do głosowania. Michał Oda, jestem za podjęciem uchwały. Wiceprzewodnicząca Izabela Stawarz-Lubiak. Jestem za. Radna Elżbieta Chrapek. Jestem za. Radny Rafał Czura. Jestem za. Radna Ewa Garbień. Jestem za. Radny Mariusz Głód. Za. Radny Krzysztof Jawor niepodłączony. Radny Wiesław Król. Jestem za. Radny Oskar Najdek. Za. Radna Aldona Ochmańska. Jestem za. Radny Leszek Osmolak. Jestem za. Radny Andrzej Ptaszkowski. Jestem za. Radny Marek Szota. Jestem za. Radny Piotr Wiktorowski niepodłączony, radny Marcin Zbrzyzny. Jestem za. Stwierdzam, że Rada Miejska 13 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie. Przechodzimy do uchwały 7.7. Bardzo proszę panią Jowitę o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej. Po podstawie prawnej Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 4 w budynku numer 8 położonym w Lubawce przy ulicy Aleja Wojska Polskiego wraz z udziałem w wysokości 18,90% w nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 334/5 o powierzchni 383 m2 położonej w obrębie trzecim Lubawki, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer JG1/18200/0 w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze. Paragraf 2. Nieruchomość lokalowa znajdująca się w budynku, o którym mowa w paragrafie 1 uchwały, podlega sprzedaży zgodnie z uchwałą numer 14/310/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży oraz udzielania bonifikat od ceny nabycia komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w zasobach gminy Lubawka. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lubawka. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Panie kierownik, szanowni państwo, treść projektu uchwały również była omawiana na posiedzeniu komisji. Czy macie jakieś wnioski bądź uwagi? Nie widzę, stwierdzam kworum. Przechodzimy do głosowania nad treścią projektu uchwały. Michał Oldek, jestem za. Wiceprzewodnicząca Izabela Stawarz-Lubiak. Jestem za. Radna Elżbieta Chrapek. Jestem za. Radny Rafał Czura. Za. Radna Ewa Garbień. Jestem za. Radny Mariusz Głód. Jestem za. Radny Krzysztof Jawor niepodłączony. Radny Wiesław Król. Jestem za. Radny Oskar Najdek. Jestem za. Radna Aldona Ochmańska. Jestem za. Radny Leszek Osmolak. Jestem za. Radny Andrzej Ptaszkowski. Jestem za. Radny Marek Szota. Jestem za. Radny Mariusz, przepraszam, radny Piotr Wiktorowski jest niepodłączony. Radny Mariusz Bryzny. Jestem za. Dziękuję bardzo.
Stwierdzam, że Rada Miejska 13 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie. Przechodzimy do uchwały 7.8. Bardzo proszę panią Witę o przedstawienie treści projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej. Po podstawie prawnej Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 3 w budynku numer 4 położonym w Lubawce przy ulicy Szerokiej wraz z udziałem w wysokości 14,18% nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 775 o powierzchni 518 m2 położonej w obrębie trzecim Lubawki, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer JG1K/4824/0 w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze. Paragraf 2. Nieruchomość lokalowa znajdująca się w budynku, o którym mowa w paragrafie 1 uchwały, podlega sprzedaży zgodnie z uchwałą numer 14/310/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży oraz udzielania bonifikat od ceny nabycia komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w zasobach gminy Lubawka. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lubawka. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo pani kierownik Jowicie. Szanowni Państwo, ten projekt uchwały również był omawiany na posiedzeniu komisji. Czy macie jakieś wnioski bądź uwagi? Nie widzę. Stwierdzam kworum. Przechodzimy do głosowania. Michał Ołtarz, jestem za podjęciem uchwały. Wiceprzewodnicząca Izabela Stawarz-Lubiak. Jestem za. Radna Elżbieta Chrapek. Jestem za. Radny Rafał Czura. Za. Radna Ewa Garbień. Jestem za. Radny Mariusz Głód. Jestem za. Radny Krzysztof Jabłoń niepodłączony. Radny Wiesław Król. Jestem za. Radny Oskar Najdek. Jestem za. Radna Aldona Wmańska. Jestem za. Radny Leszek Osmolak. Jestem za. Radny Andrzej Ptaszkowski. Jestem za. Radny Marek Szota. Jestem za. Radny Piotr Wiktorowski niepodłączony. Radny Mariusz Brzyzny. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Miejska 13 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie. Przechodzimy do uchwały 7.9. Bardzo proszę panią Jowitę o przedstawienie treści projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej. Po podstawie prawnej Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 5 w budynku numer 8 położonym w Chełmsku Śląskim przy ulicy Rynek wraz z udziałem w wysokości 21,90% nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 159/8 325 m2 położonej w obrębie Chełmsko-Śląskiej, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer JG1K/21133/0 w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze. Paragraf 2. Nieruchomość lokalowa znajdująca się w budynku, o którym mowa w paragrafie 1 uchwały, podlega sprzedaży zgodnie z uchwałą numer 14/310/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży oraz udzielania bonifikaty od ceny nabycia komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w zasobach gminy Lubawka. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lubawka. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo pani Jowicie za przedstawienie treści projektu uchwały. Szanowni Państwo, uchwała była omawiana również na posiedzeniu komisji. Czy macie jakieś wnioski bądź uwagi do treści projektu? Nie widzę. Stwierdzam kworum. Przechodzimy do głosowania. Michał Ołtarz, jestem za podjęciem uchwały. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Izabela Stawarz-Lubiak. Jestem za. Radna Elżbieta Chrapek. Jestem za. Radny Rafał Czura. Jestem za. Radna Ewa Garbień. Jestem za. Radny Mariusz Głód. Jestem za. Radny Krzysztof Jabłoń niepodłączony. Radny Wiesław Król. Jestem za. Radny Oskar Najdek. Jestem za.
Radna Aldona Chmańska. Jestem za. Radny Leszek Osmolak. Jestem za. Radny Andrzej Plaszkowski. Jestem za. Radny Marek Szota. Jestem za. Radny Piotr Wiktorowski niepodłączony. Radny Mariusz Brzyzny. Jestem za. Stwierdzam, że Rada Miejska 13 głosami za, przy 0 głosach przeciw, 0 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie. Przechodzimy do... Proszę. Co się stało? Wszystko jest ok. Przechodzimy do treści projektu następnej uchwały. 7.10. Bardzo proszę Panią Ewitę o przedstawienie treści projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej. Po podstawie prawnej Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 171 o powierzchni 0,2113 hektara położonej w obrębie Okrzeszyn, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer JG1K/6980/7 w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lubawka. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo Pani Jowicie. Szanowni Państwo, treść projektu uchwały również była omawiana na posiedzeniu komisji. Czy macie jeszcze jakieś wnioski bądź uwagi do treści projektu uchwały? Nie widzę, stwierdzam kworum. Przechodzimy do głosowania. Michał Ołdak, jestem za podjęciem uchwały. Wiceprzewodnicząca Izabela Stawasz-Lubiak. Jestem za. Radna Elżbieta Chrapek. Jestem za. Radny Rafał Czura. Za. Radna Ewa Garbień. Jestem za. Radny Mariusz Bud. Jestem za. Radny Wiesław Król. Jestem za. Przepraszam, pominąłem radnego Krzysztofa Jaworo, ale jest niepodłączony. Radny Oskar Najdek. Jestem za. Radna Aldona Wmańska. Jestem za. Radny Leszek Osmolak. Jestem za. Radny Andrzej Plaszkowski. Jestem za. Radny Marek Szota. Jestem za. Dziękuję. Radny Piotr Wiktorowski niepodłączony. Radny Mariusz Brzyzny. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Miejska 13 głosami za, przy 0 głosach przeciw, 0 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie. Przechodzimy do uchwały 7.11. Bardzo proszę Panią Kierownik Witę Marcińską o przedstawienie treści projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej. Po podstawie prawnej Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 82/1 o powierzchni 0,1457 hektara położonej w obrębie Błażeju, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer JG1K/5036/5 w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lubawka. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo Pani Kierownik Jowicie za przedstawienie treści projektu uchwały. Szanowni Państwo, treść projektu również była omawiana na posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej. Czy macie jeszcze jakieś wnioski bądź uwagi do treści projektu? Nie widzę, stwierdzam kworum. Przechodzimy do głosowania. Michał Ołdak, jestem za podjęciem uchwały. Wiceprzewodnicząca Izabela Stawasz-Lubiak. Jestem za. Radna Elżbieta Chrapek. Jestem za. Radny Rafał Czura. Za. Radna Ewa Garbień. Jestem za. Radny Mariusz Bud. Jestem za. Radny Krzysztof Jawor jest niepodłączony. Radny Wiesław Król. Jestem za. Radny Oskar Najdek. Jestem za. Radna Aldona Wmańska. Jestem za. Radny Leszek Osmolak. Jestem za. Radny Andrzej Plaszkowski. Jestem za. Radny Marek Szota. Jestem za. Radny Piotr Wiktorowski niepodłączony. Radny Mariusz Brzyzny. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Miejska 13 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie. Przechodzimy do uchwały 7.12. Bardzo proszę Panią Owitę o przedstawienie treści projektu uchwały.
Uchwała Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej. Po podstawie prawnej Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 404/2 o powierzchni 0,749 hektara położonej w obrębie Jarkowicy, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer JG1K/6981/1 w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lubawka. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo pani kierownik za przedstawienie treści projektu uchwały. Szanowni państwo, treść projektu uchwały również była omawiana na posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej. Czy macie jeszcze jakieś wnioski bądź uwagi? Nie widzę. Stwierdzam kworum, przechodzimy do głosowania. Michał Odrak, jestem za podjęciem uchwały. Wiceprzewodnicząca Izabela Stawarz-Lubiak. Jestem za. Radna Elżbieta Chrapek. Jestem za. Radny Rafał Czura. Za. Radna Ewa Garbień. Jestem za. Radny Mariusz Głód. Jestem za. Radny Krzysztof Jabłor jest niepodłączony. Radny Wiesław Król. Jestem za. Radny Oskar Najdek. Jestem za. Radna Aldona Ochmańska. Jestem za. Radny Leszek Osmolak. Jestem za. Radny Andrzej Ptaszkowski. Jestem za. Radny Marek Szota. Jestem za. Radny Piotr Wiktorowski niepodłączony. Radny Mariusz Brzyzny. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Miejska 13 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie. Przechodzimy do uchwały 7.13. Proszę. Dziękuję bardzo. Pani kierownik. Dziękuję również. Dziękuję. Przechodzimy do uchwały 7.13. Bardzo proszę pana Pawła Mazura o przedstawienie treści projektu uchwały. Dzień dobry. Uchwała Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie ustalenia planu dofinansowania forum doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których gmina Lubawka jest organem prowadzącym na 2021 rok. Po podstawie prawnej Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W planie budżetu gminy Lubawka zabezpiecza się środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Paragraf drugi. Środki finansowe, o których mowa w paragrafie punkt pierwszy. Dofinansowanie opłat na następujące formy doskonalenia nauczycieli. Studia wyższe, studia podyplomowe, szkolenia, seminaria, wykłady, warsztaty, konferencje oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Punkt drugi. Dofinansowanie opłat za wyżej wymienione formy mogą być realizowane w następujących specjalnościach. Psychoterapia, pedagogika specjalna, doradztwo zawodowe, autyzm, edukacja dla bezpieczeństwa, historia, BHP, oraz inne wynikające z wniosków dyrektorów szkół i placówek oświatowych uznane za konieczne. Paragraf trzeci. Dyrektorzy szkół, podejmując decyzję o dofinansowaniu nauczycieli, uwzględniają kwalifikacje nauczycieli, zgłaszane potrzeby oraz przydatność form doskonalenia zawodowego nauczycieli dla szkoły. Paragraf czwarty. Określa się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobrane przez szkoły wyższe i zakłady dokształcenia nauczycieli w wysokości do 50% poniesionych kosztów za semestr nauki, jednak nie więcej niż 1000 zł dla jednego nauczyciela. W przypadku, gdy nauczyciel jednocześnie kontynuuje naukę na dwóch kierunkach, może ubiegać się wyłącznie o dofinansowanie opłat poniesionych za kształcenie na jednym kierunku. Paragraf 5. Dyrektorzy szkół są odpowiedzialni przed burmistrzem miasta Lubawka za właściwe gospodarowanie środkami na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lubawka. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo panie Pawle. Szanowni państwo, treść projektu uchwały również omawiano na posiedzeniu komisji. Czy macie jakieś wnioski bądź uwagi? Nie widzę. Stwierdzam kworum. Przechodzimy do głosowania nad treścią projektu uchwały. Michał Odrak, jestem za podjęciem uchwały. Wiceprzewodnicząca Izabela Stawarz-Lubiak. Jestem za. Radna Elżbieta Chrapek. Jestem za. Radny Rafał Czura. Za. Radna Ewa Garbień. Jestem za. Radny Mariusz Głód. Jestem za. Radny Krzysztof Jabłor niepodłączony. Radny Wiesław Król. Jestem za. Radny Oskar Najdek. Jestem za. Radna Aldona Wmańska. Jestem za. Radny Leszek Osmolak. Jestem za. Radny Andrzej Ptaszkowski. Jestem za.
Dziękuję. Radny Marek Szota? Jestem za. Radny Piotr Wiktorowski niepodłączony, radny Mariusz Brzyzny? Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska 13 głosami za, przy 0 głosach przeciw, 0 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie. Przechodzimy do uchwały 714. Bardzo proszę panią skarbnik Monikę Stanek-Gamoń o przedstawienie treści projektu uchwały. Pani skarbnik, proszę mikrofon włączyć. O, dziękuję bardzo. Uchwała Rady Miejskiej w Lubawce z 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr 12/186/20 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały nr 12/186/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, który otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lubawka. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Dziękuję bardzo pani skarbnik za przedstawienie treści projektu uchwały. Szanowni państwo, uchwała również była omawiana na posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej. Czy macie jakieś wnioski bądź uwagi do treści projektu uchwały? Nie widzę. Stwierdzam kworum. Przechodzimy do głosowania. Michał Łodak, jestem za podjęciem uchwały. Wiceprzewodnicząca Izabela Nowarz-Lubiak. Jestem za. Radna Elżbieta Chrapek. Jestem za. Radny Rafał Czura. Jestem za. Radna Ewa Garbiej. Jestem za. Radny Mariusz Głód. Jestem za. Radny Krzysztof Jawor niepodłączony. Radny Wiesław Król. Jestem za. Radny Oskar Najdek. Jestem za. Radna Aldona Kmańska. Jestem za. Radny Leszek Osmolak. Jestem za. Radny Andrzej Ptaszkowski. Jestem za. Radny Marek Szota. Jestem za. Radny Piotr Wiktorowski niepodłączony. Radny Mariusz Brzyzny. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Miejska 13 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie. Bardzo dziękuję pani skarbnik za przedstawienie treści projektu uchwały. Na tym punkcie wyczerpaliśmy blok uchwał. Przechodzimy do punktu następnego porządku obrad. Są to wolne wnioski i informacje. Szanowni państwo, czy macie jakiś wniosek bądź informacje w tym punkcie? Proszę bardzo, radny Mariusz Głód. Ja mam dwa tematy. Jeden temat jest taki do zastępcy burmistrza, aby zwrócić się do policji, aby na weekend częściej zaglądali w godzinach wieczornych do parku Kotra. Tej soboty według mieszkańców, którzy tam mieszkają, no, była libacja alkoholowa do późnych godzin wieczornych. Także bardzo prosimy, aby zwrócić na to uwagę. A druga sprawa jest powracający temat dziury na chodniku skrzyżowania Lipowej razem przy i Kamiennogórskiej, przy Studzience. Ten temat od lat się powtarza. Bardzo proszę o interwencję Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa? Proszę bardzo, radny Mariusz Brzyzny. Dziękuję bardzo. Też mam taką prośbę do pana wiceburmistrza. Ostatnio, nie wiem, to była wrześniowa sesja, wiem, że w październiku był mammobus do Lubawki podstawiony w celu tam badań dla kobiet i wiem, że teraz w lutym, początkiem lutego znowu będzie podstawiony tylko do Lubawki. W imieniu tutaj mieszkanek Chełmska Śląskiego zwracam się z ponowną prośbą, ażeby taki mammobus dojechał do Chełmska Śląskiego też. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos w punkcie? Nie widzę. Ja jeszcze, szanowni państwo, chciałbym tutaj zwrócić się do mieszkańców, również do państwa i serdecznie was wszystkich zaprosić do udziału w tegorocznej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy przygotowanej przez sztaby działające przy naszym Domu Kultury w Lubawce, jak i przy Wiejskim Domu
Kultury w Chełmsku Śląskim. Zapraszam serdecznie do obejrzenia programu Widok Bliskowych, niestety w tym roku przygotowany w formie online, ale też liczę na szczere serca tutaj od nas. Wyczerpaliśmy punkt 8, przechodzimy do punktu 9 porządku radnych. Dziękuję Wam wszystkim Państwu radnym za uczestnictwo w sesji. Wyczerpaliśmy porządek obrad.